pozwolenie na budowę. Dokumentacja, która została załączona, bezkolizyjnie prowadzi ścieżkę rowerową, zarówno bezkolizyjnie, jeżeli chodzi o przystanki autobusowe, jak i przez przejścia i przez skrzyżowanie. Ja prosiłbym o wyciąg ze specyfikacji dotyczący tego tematu. Dziękuję bardzo. Szanowny, tutaj na stronie bit.gruzion.pl w zakładce przetargi publiczne można, przepraszam, na stronie Zarządu Dróg Miejskich zdm.gruzion.pl zakładka przetargi jest cała specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jak i załączona w PDF-ach cała dokumentacja projektowa. Tam proszę zajrzeć, tak? Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytania do informacji prezydenta Grudziądza? Nie widzę. Szanowni państwo, uważam ten punkt za zrealizowany. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji informacji podatkowych. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Na sali nadal mamy 22 radnych. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Głosowało za. 22 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo państwu dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania, uwagi do tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Mamy też obecnych 22 radnych. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych jest za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 6 radnych się wstrzymało. Mamy 16 za, brak przeciwnych, 6 wstrzymujących, czyli 22 radnych głosowało. Uchwała została podjęta. Dziękuję też państwu. Szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały wniosku uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. 20 radnych mamy cały czas na sali. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Czternastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny z państwa? Sześciu radnych jest przeciwny. Kto się wstrzymał? Dwóch radnych się wstrzymało. Czyli także 14 za, 6 przeciw, 2 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Bardzo państwu dziękuję. Szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2014 rok. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę bardzo, pan radny Antoni Wiśniewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, ja mam takie pytanie. Czy nie należałoby w planie pracy Rady ująć specjalnej sesji dotyczącej bezrobocia w naszym mieście? Ponieważ, jak wiemy, wszyscy mówimy w ten sposób, że jest tak dobrze, dlaczego jest tak dobrze, jak jest tak źle. Tutaj myślę, że należałoby taką inicjatywę podjąć, która by no, po prostu Rada Miasta, chociażby w poprzedniej kadencji tym się nikt nie zajmował i tak dalej, chociaż teraz powinniśmy tą sprawę ruszyć i mieć tutaj na uwadze to, że te bezrobocie i wielkość sklepów
które u nas miasto zamiera. Naprawdę trzeba odsłuchać śmiało i otwarcie odpowiedzieć. Spójrzmy sobie na rynek, ile jest sklepów pustych i tak dalej. Co w tym temacie powinniśmy zrobić i nasza władza wykonawcza i nawet władza wojewódzka. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Rado, Wysoka Rado, jest to harmonogram prac. Jak Państwo zauważyliście, jeżeli chodzi o zagadnienia, tam nie ma żadnego wyłączenia. Zawsze można projekt uchwały, czy nawet spotkanie komisji wspólnych w tym temacie zgłosić, jeżeli będzie. Bo mówię, sesja to musi obejmować też jakąś dyskusję, jakieś projekty uchwał. A nowy plan pracy Rady na rok 2014, mamy tu uwzględnione wszystko to, co jest obligatoryjne, a od Państwa tylko zależy, co będzie przedmiotem i sesji, ewentualnie spotkań, czy jakiś debat, który możemy zorganizować. Tutaj na pewno jest droga otwarta. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. 22 radnych, dobrze. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? No, 22 radnych głosował za przyjęciem projektu uchwały. Także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfu zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprawiania ścieków na terenie gminy miasto Kłucząc. Dziękujemy do głosowania. Pan radny Szymański, bardzo przepraszam, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, niemal w dyskusji w tej sprawie, myślę, że wyczerpana została na posiedzeniach wspólnych komisji. Natomiast ja w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość chciałbym złożyć oświadczenie, Panie Przewodniczący. Proszę bardzo. Oświadczenie Klubu Radnych PiS w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania się przez miejskie wodociągi i oczyszczalni o zatwierdzeniu nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki uważają, że podwyżka aż o 6% jest nie do przyjęcia. Dlatego będziemy głosować przeciwko tej uchwale. Klub jest zdecydowanie przeciwny przerzuceniu części kosztów na miejskie wodociągi i oczyszczalnie prowadzonej inwestycji miejskiej modernizacja sieci tramwajowej. W budżecie miasta na to zadanie były zarezerwowane środki finansowe, w tym unijne, więc nie ma potrzeby dodatkowego obciążania kosztami spółki komunalnej, co skutkuje większym obciążeniem mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. 22 radnych jest obecnych na sali. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 13 radnych głosowało za. Kto jest przeciwny z Państwa? 7 radnych jest przeciwny. Kto się wstrzymał? 2 radnych się wstrzymało, 13 głosowało za, 7 było przeciw, 2 radnych się wstrzymało, uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagrania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Mistrzostwa Tronińską Rataja osiedle Zdeniowy, osiedle Niszek, Lasem i ulicą Południową. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 22 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, także jednocześnie uchwała została przez Państwa podjęta. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu dla przestrzennego demograficznego ulicy Państwa Gromadowiecką Organizacją Administracyjną Miasta. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 22 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu.
zdrowia świata pod nazwą program profilaktyki obrzęków limfatycznych u kobiet po mastektomii. Czy ktoś chciałby z Państwa zabrać się do dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa raz jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu dwóch radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dziennego pobytu w Grudziądzu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Bardzo proszę, Pani Radna Chmielewa-Gniezna. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. To znaczy mamy podjąć uchwałę o podnoszeniu, o podniesieniu opłaty. Z tym, że po prostu nie wiemy o ile. Ja bym po prostu może to na komisjach było dyskutowanie, na komisji nie mogłam być. I dlatego chciałabym się dowiedzieć, o ile ma być ta podwyższona opłata. Wiadomo, kto tam korzysta z tego dziennego pobytu. Są to osoby starsze, które po prostu rzeczywiście wiadomo, jakie mają portfele. Także ja uważam, że jeżeli mamy podjąć tą uchwałę, chciałabym wiedzieć rzeczywiście, o ile ma być ta podwyżka. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, proszę. Poproszę Pana Prezydenta Śluzarskiego. Proszę bardzo, Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ta uchwała w żaden sposób nie zwiększa tych kosztów. Jak Państwo możecie przeczytać, jest to uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dziennego pobytu w Grudziądzu. W uzasadnieniu jest wprost napisane, że zaproponowane w projekcie uchwały zasady odpłatności stanowią kontynuację zasad obecnie obowiązujących. A ten projekt uchwały jest przekładany Państwu jedynie z tego powodu, że od 1 stycznia 2014 roku, co również jest napisane w uzasadnieniu, będzie prowadzony jeden dom dziennego pobytu. Dziękuję bardzo. Pan Radny Antoni Wiśniewski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam podobne pytanie, ale w uzasadnieniu, więc dla orientacji, powinno być, ile wynosi stawka wyżywienia na plus usługi opiekuńcze jednej osoby. Czy tego nie można podać na dzień dzisiejszy, jeżeli pytanie było? Dziękuję. Panie Prezydencie, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Radny, uchwała tego nie dotyczy. Uchwała dotyczy tylko zmian organizacyjnych. Mamy inne funkcjonowanie pomocy społecznej od stycznia i te same zasady, które były do tej pory, będą kontynuowane. Nie ma powodu podawania nowych stawek, kiedy one są już przez Wysoką Radę zatwierdzone wcześniej. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać nad tym projektem głos? Nie widzę. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz, nadawamy do dyskusji prawnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu dwóch radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Także uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały, zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na realizację, który przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos nad tym projektem uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu dwóch radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa
uchwała się za przyjęciem projektu uchwały. Także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, i ostatni punkt, do którego będziemy głosować, to jest ostatni punkt, gdzie jest uchwała, to jest punkt 14. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla miasta Grudziądza na lata 2013-2016. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Pan radny Maciej Glanowski, bardzo proszę. Szanowna Rado, Szanowni Państwo, mam dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy Parku Kulturowego. W tym opracowaniu mówi się o tym, o możliwości utworzenia Parku Kulturowego na terenie Cytadeli. Jak dobrze pamiętam, bodajże rok temu odbyło się spotkanie grona osób z panem prezydentem. Mówiliśmy o takiej inicjatywie, mówiliśmy o powołaniu pełnomocnika do spraw utworzenia Parku Kulturowego. Nie jest to takie proste przedsięwzięcie, długotrwałe, ale strategicznie pozwalające na uzyskanie środków finansowych na ewentualne funkcjonowanie Cytadeli po opuszczeniu przez jednostkę wojskową. I pytanie, na jakim etapie to jest? Czy coś od tego czasu zostało uczynione? Czy ten pełnomocnik został powołany? Czy jakiekolwiek kroki zostały podjęte w tym kierunku? I drugie pytanie. W tym opracowaniu mówi się o braku zainteresowania społeczności lokalnej problematyką ochrony dóbr kultury oraz małe wykorzystanie dóbr kultury w sferze działalności gospodarczej. Moje pytanie dotyczy, to jest potraktowane jako zagrożenie. Pytanie, czy jest jakiś pomysł na to, aby te dobre kultury bardziej wykorzystywać w działalności gospodarczej? Mam tu na myśli na przykład młyny, który z tego czasu miał być przekształcony w hotel, czyli miała tam zafunkcjonować działalność gospodarcza w obiekcie, który jest wpisany do rejestru zabytków. I czy jest jakiś pomysł wsparcia przedsiębiorców, którzy chcieliby wykorzystywać tego typu obiekty na działalność gospodarczą? Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja bym bardzo prosił kilka słów komentarza panią miejską konserwatorów zabytków, a następnie samo zupełnie wypowiedź pani konserwatorów. Bardzo proszę, mikrofon do pani konserwatorów. Niestety problem z Cytadelą na dzień dzisiejszy jest taki, że nadal jest tam wojsko. Już kilkukrotnie było tu wyjaśniane, że wiadomo na poziomie województwa i na poziomie tutaj miasta, że w którymś momencie jednostka prawdopodobnie opuści Cytadelę. Natomiast na dzień dzisiejszy decydującym właścicielem jest wojsko, więc ono będzie decydowało. Na dzień dzisiejszy decyduje o tym, co się będzie działo z jednostką. Takiej władzy niestety prezydent miasta nie ma. Natomiast to co jest określone w wojewódzkim programie opieki nad zabytkami, w miejskim programie opieki nad zabytkami, to po prostu hasła z zadaniami, które będą do wykonania na przestrzeni kolejnych 4 lat. To może uzupełnić tą wypowiedź pani konserwator. Zastrzegając, że ja będę uzupełniał, prowadził rozmowy z wojskiem. Prawdopodobnie mogę pomylić, tak, bo pan wczoraj z nim rozmawiałem. Sztabem Generalnym Wojska Polskiego uzyskał pisemną odpowiedź, że do roku 2020 co najmniej wojsko nie planuje opuszczenia Cytadeli. I taka jest informacja w związku z powyższym, wszelkie samoobiektowe. Tak. W tym głosie będziemy mówić, że chcielibyśmy coś zrobić, tym być może będą szybciej. Chcieli się wyprowadzić. Ale panie prezydencie, punkt 7.2 mówi o dokładnie, mówi, że w programie nad opieki nad zabytkami typuje się obszar, który mógłby zostać objęty tą formą ochrony, tak? Czyli my to wskazujemy w tym programie, to po pierwsze. Po drugie, ja też byłem na tym spotkaniu i to absolutnie nie chodziło o to, że my chcemy odebrać tę cytadelę od wojska i to, co,
co radny Nowel mówił, oby wojsko tam było jak najdłużej. Bardziej chodziło o opracowanie, przygotowanie pewnego studium, tak? Co by było gdyby, bo utworzenie parku kulturowego nie jest takim prostym przedsięwzięciem. Chodziło o to, żeby powstał zespół roboczy i opracował, co trzeba przygotować, aby móc tam w ogóle utworzyć park kulturowy. I taka była intencja tego spotkania, a nie intencja taka, że my za tydzień, czy za dwa, czy za rok powołamy ten park kulturowy, bo to jest niemożliwe. I rzeczywiście jakby w interesie jest miasta, pewnie jak najdłużej, aby pozostawało tam wojsko. Więc rozumiem, że przez ten rok niewiele udało się w tej sprawie zrobić. Ja może odpowiem na to pytanie. Są programy nad zabytkami, są sformułowane na podstawie wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. Hasło pod tytułem propozycja utworzenia parku kulturowego na terenie Cytadeli. To są wytyczne, które są zawarte w wojewódzkim programie opieki nad zabytkami. My siłą rzeczy jesteśmy zmuszeni wprowadzić taki zapis i takie wytyczne do miejskiego programu opieki nad zabytkami. Poza tym program opieki nad zabytkami są tworzone na podstawie instrukcji opisanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Są tam wytyczne, że programy opieki nad zabytkami miejskiej gminy powinny być opracowywane na podstawie wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. Wojewódzki program opieki nad zabytkami jest tworzony na podstawie krajowego programu opieki nad zabytkami. To są wytyczne, które właściwie obowiązują w całej Polsce. Na pewno decyzje czy podstawowe pierwsze ruchy w sprawie utworzenia parku kulturowego będą podejmowały władze wojewódzkie. No może uzupełniam dokładnie tak, jak pan radny powiedział, bo ja zapytam wojewódzkiego samorządu, to muszą być zawsze zgodne z podstawowymi dokumentami, więc w tym podstawowym dokumencie, który mam nadzieję, że radni za chwilę przegłosują, już o tym się wspomina i jest to jakby kolejny kroczek ku temu, aby, tak pan radny wspomniał, zastanawiać się, co zrobić w przypadku, gdy kiedyś tam wojsko mija. Widzę, że pan radny Nowel się tutaj zgłaszał, przepraszam panie przewodniczący, ale pewno coś w kwestii, jako był tam szef tej jednostki wojskowej, pewno coś może nam dopomnieć. Rozmów na temat Cytadeli Grudziąckiej, tych, które prowadziliśmy w takim wąskim gronie na komisji. Przypomnę tylko, może inaczej, uściśle wypowiedź pana prezydenta. Pan prezydent wyraźnie powiedział, że do końca 2020 roku wojsko nie ma w planach wyprowadzenia Cytadeli. Wojsko nie ma w planach wyprowadzenia się z Cytadeli. To jest informacja, którą trzeba umieć uczyć. Do 2020 nie ma takich planów. A co po 2020, my tego nie wiemy. Ja nie muszę tutaj przekonywać ani radnych, ani mieszkańców Grudziądza, jak ważnym zakładem jest Cytadela dla mieszkańców. I druga sprawa. Nawiązując do wypowiedzi pani z ochrony środowiska, konserwatora zabytku, ta Cytadela żyje dzisiaj też. I jeżeli chodzi o wszystkie sprawy, które związane są z jakimikolwiek pracami na Cytadeli, one są uzgadniane czy z konserwatora tutaj miejskim. Ja pamiętam jeszcze w momencie, kiedy byłem tam na Cytadeli, było to uzgadniane z konserwatorem wojewódzkim. Na przykład remonty budynków, gdzie można było tanie okna plastikowe założyć, niestety musiały być drewniane. Tak zażyczył konserwator zabytku, żeby ten zabytek nie stracił swojej właściwości. To czasami podrażało koszty naszych remontów tych wojskowych tam na Cytadeli, ale ten nadzór konserwatora był, jest i będzie. Natomiast nie chciałbym wywoływać tematu Cytadeli dziś, jeżeli nad tą Cytadelą nie ma jakiegoś zagrożenia. I to taka była mniej więcej idea wystąpienia mojego ostatnio. I tutaj też powtarzam, na razie wojsko jest, do 2020 roku Sztab Generalny potwierdził, że będzie i miejmy nadzieję i nie róbmy nic, żeby po 2020 roku ten stan się zmienił.
związany z ich współuczestniczeniem samych zabytków i z jakąś działalnością gospodarczą w tych zabytkach, aby jakieś narzędzia znaleźć, wsparcia dla remontu tych zabytków. Oczywiście myśli się o tym. Oczywiście są tego typu przygotowane w tej chwili różne strategiczne dokumenty. Szanowni Państwo, doskonale wiecie, że w tej chwili dopiero 30 choćby października, czyli parę tygodni temu, Zarząd Województwa przyjął nową strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2020+. Tam pewne elementy, zresztą też na nasz wniosek, na wniosek prezydenta Grzyżąca, zostały już dopisane, dotyczące dziedzictwa narodowego, kulturowego i ochrony samych zabytków. Również trwają prace negocjacyjne w tej chwili dotyczące nowego regionalnego programu operacyjnego, gdzie również na cele związane z ochroną zabytków wyznacza się w różnej konfiguracji, w różnych osiach kredytowych środki finansowe, ale również to, o czym dzisiaj prezydent w swoim wystąpieniu wspomniał, choćby wczorajsze spotkanie tutaj piętro niżej w gabinecie prezydenta dotyczące zintegrowanych inwestycji terytorialnych, gdzie również możemy mieć duże środki jako miasto regionalne związane właśnie z ZIT-ami. Tam w samych ZIT-ach jest nowe pojęcie w ogóle, które w nowej perspektywie unijnej się pojawiło, gdzie tak naprawdę możemy wychodzić poza granice administracyjne jednostki samorządu terytorialnego, czyli poza granice miasta Grzyżąca, stąd też spotkanie z okolicznym takim regionem funkcjonalnym. Między innymi wczoraj choćby z wójtem gminy Dragacz rozmawialiśmy o ekspozycji, zwłaszcza naszych spichlerzy, które, no, przypomnę, od niedawna dopiero wszystkie są wpisane do rejestru zabytków, bo jeszcze 2-3 lata temu połowa z nich nie była nawet zabytkami. Z punktu formalnego oczywiście. W tej chwili wszystkie są, całe 26 sztuk. Mało tego, zostały zgłoszone, aby wpisać je na listę pomników historii przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Cały wniosek ponad rok temu został złożony, w tej chwili jest rozpatrywany. Mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach, może miesiącach, na długo to się jakby trwa przy samym prezydencie, tam się akurat podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta zmienił odpowiedzialny za to, czekał na nową osobę i w tej chwili prace nabrały już przyspieszenia. I jeżeli nasz kompleks spichlerzy będzie wpisany, to wtedy właśnie w oparciu o zintegrowane inwestycje terytorialne będziemy mogli pozyskać bardzo duże środki i jak gdyby wspólnie nawet z innymi gminami tutaj inwestować. Ale też tak jak pan radny wspomniał, żeby podjąć szereg działań umożliwiających rozpoczynanie działalności gospodarczej na tego typu obiektach, tutaj myślimy o tak zwanym drugim etapie rewitalizacji obszarów miejskich. Pierwszy to był ten infrastrukturalny, w tej chwili jest drugi przygotowywany dosyć szeroko. Właściwie on jest w tej chwili na razie konsultowany cały czas, czy to z wicemarszałkiem Michałem Korolką w Urzędzie Marszałkowskim, czy też z panem dyrektorem Rafałem Pietrucieniem, aby w samej rewitalizacji objąć zarówno kilka działań, zarówno tych twardych, ale też i miękkich, i też w oparciu o gospodarkę. Myślę, że tego typu połączenie różnych źródeł finansowania spowoduje, że bynajmniej te zabytki będące na obszarze rewitalizowanym zmienią swoje oblicze i będzie tam w nich coś się działo. Szanowny pan radny, tak, panie, proszę. Ja tylko, szanowny panie prezydencie, także przedsiębiorców, którzy działają na stawce, może wspólnoty, może jakieś stowarzyszenia, tak, żeby to nie było tylko konsultowane z przedstawicielami województwa, tylko też z podmiotami, których te działania mają później dotyczyć, tak? Bo warto by było chociażby dla ich aktywizacji i jakby, żeby też mogli w tej sprawie się wypowiedzieć, tak? Wtedy jest większa szansa, tym bardziej, że mówi pan tutaj o pewnych takich inicjatywach miękkich, tak? No to one wymagają dużego zaangażowania później społeczności lokalnej przy realizacji. To jest warto podjąć już dzisiaj konsultację z tym. Konsultacji związanych z nową perspektywą unijną, abyśmy nie tylko z przedsiębiorcami ze Starówki, ale też z mieszkańcami Grudziądza przeprowadzimy takie konsultacje i mogę już dzisiaj Państwa poinformować, one najprawdopodobniej odbędą się w grudniu, w pierwszej połowie, w kilku częściach miasta, w różnych dzielnicach, gdzie będziemy zapraszać i
przedsiębiorców i mieszkańców do tego, aby też wyrażali swoje opinie na temat po pierwsze tych pomysłów, które my się przygotowali, ale też przede wszystkim zgłaszali swoje nowe pomysły w oparciu o te środki zewnętrzne, które możemy pozyskać w najnowszej perspektywie. Dziękuję bardzo. Pan radny. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chciałbym wrócić jeszcze do kwestii Parku Kulturowego, a właściwie do proponowanego przez nas utworzenia zespołu parków kulturowych w Piercu Grudziądz razem z panami radnymi Maciejem Glemowskim i Mariuszem Szedrowskim. Bardzo dużo tego czasu spędziliśmy na sprawdzeniu, jak tego typu rozwiązania działają w innych miastach. Obraliśmy się dzięki uprzejmości dyrektora trochę Walianu, to jest taki park kulturowy, który działa w Trójmieście, w Gdańsku dokładnie. Chodziło nam o to, żeby na podstawie obiektów, które należą do Twierdzy Grudziądz, niekoniecznie samej cytadeli, bo ja się zgadzam z panem radnym Janem Nogalem i cytadela, niech wojsko w cytadeli tam siedzi jak najdłużej, ponieważ po pierwsze chroni ten obiekt przed wandalizmem, tak jak ma to znamy przypadki chociażby w Twierdzy Modlin, co się dzieje z takim obiektem po opuszczeniu wojska. Chodzi nam o obiekty, które należą do miasta, na terenie gminy miasta Grudziądz, chociażby takie jak Fort Dom czy Fort Tarno. Zespół Parków Kulturowych Twierdzy Grudziądz w naszej ocenie ma za zadanie przygotowanie w gminie miasta Grudziądz takich rozwiązań oraz takiej kadry, która w przypadku, gdyby za 10, 15, 20 lat cytadela opustoszała, nie daj Boże, ale gdyby się tak zdarzyło, żeby miasto miało takie umiejętności zagospodarowania tego obiektu przy wykorzystaniu zewnętrznych funduszy. My już wielokrotnie z panem radnym Maciejem Dąbowskim po wizycie w Centrum Walianu mówiliśmy, jak to wygląda w Gdańsku. Tam korzysta się z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z funduszów marszałkowskich, z funduszy dzielonych przez ministra kultury. I to doskonale się sprawdza. Tak? Nie wiem, kto z Państwa miał okazję być w Centrum Walianu, radzę tam pojechać i zobaczyć, jak to działa. Mamy obiekty, które stoją dzisiaj puste i niszczeją. Natomiast dobrze by było, aby program ochrony zabytków Grudziądzu przewidywał w najbliższym czasie, zwłaszcza w nowej perspektywie unijnej, która będzie wskazywała takie cele właśnie, jak zagospodarowanie obiektu dziedzictwa narodowego i kulturowego do nowych funkcji. Tak? Także myślę, że to jest pomysł, na którym powinniśmy się oprzeć właśnie w tej nowej perspektywie unijnej i przetestować wszelkie możliwe rozwiązania na takim małym obiekcie, po to, żeby w przyszłości, nieokreślonej zupełnie, móc być przygotowany na to, żeby tę cudę zagospodarować. Panie Prezydencie, proszę. Gdańsk na Górze Gradowej jest doskonałym tego przykładem. Również miałem okazję tam wielokrotnie bywać. Radny ma rację, nawet dzieci swoje zabrać, wnuki, ponieważ to oficjalne miejsce doświadczalne różnych zjawisk, czy to fizycznych, czy chemicznych. W otoczeniu można powiedzieć, że to takie mini centrum Kopernik, ale w Gdańsku bliżej. W obiektach fortecznych dokładnie z czasu Napoleona, które tam zostały zbudowane, tylko przykład akurat może w portu Dom i Tarno, on jest Dom i Tarno, dobrze mówię, no niestety są troszkę oddalone od centrum, a Góra Gradowa można powiedzieć, że jest w centrum samego Gdańska, tak, bo tylko sobie wyjdziemy z Gdańska Głównego z drugiej strony i możemy na pierwszą na Górę Gradową sobie podejść do Kolejanu. Ale jak najbardziej jest to dobra droga i rzeczywiście tego typu rozwiązania należy szukać i z przyjemnością też zapraszam do wspólnych rozmów. Może wspólnymi siłami uda nam się znaleźć rozwiązanie. Pytając z okazji, że mówimy o Zawoskach, projekt numer 20, rewitalizacja Góry Zamkowej. Myślę, że korzystając z tej rewitalizacji moglibyśmy pamiętać o inicjatywie Grupy Radnych i Samych Mieszkańców Grudziądza, że jeżeli nie można na terenie miasta, czyli na Starówce postawić makiety Grudziądza, to właśnie tutaj w celach są następujące zadania, na przykład organizacja i prowadzenie plaży informacyjnych, do organizacji zajęć szkolnych i podniesienia właśnie efektywności, atrakcyjności Grudziądza. Można by tu pamiętać o właśnie inicjatywie Grudziądza i grupy radnych. Cały czas zbieramy materiały na makietę, są one zgromadzone w muzeum. Może można by tutaj pomyśleć, żeby właśnie w tym miejscu na dziedzińcu, że oprócz małej gastronomii punktu, gdzie będzie można kupić pamiątki, będzie stała makieta. Tu tylko przypominam się inicjatywie Grudziądza, którzy już zbierają od roku materiały i cały czas ich gromadzimy w muzeum.
może można by to wykorzystać. Pan skarbnik tutaj podpowiada wczoraj i dokładnie na Komisji Kultury był ten temat omawiany, pani radna. I pan skarbnik wtedy powiedział, że jeżeli z samego zadania inwestycyjnego zostaną środki wolne, to jak najbardziej będzie można tego typu makietę na dziedzińcu, czy to zamku, tak, bo też rozmawialiśmy kiedyś wspólnie o innych miejscach, żeby coś takiego w ogóle w Grudziądzu powstało, bo to naprawdę fajna forma aktywizowania też ruchu turystycznego. Tam zawsze tylko z przewodnikiem będę mógł się zatrzymać i pokazać, jak ten Grudziądz średnio wieczór wyglądał. Dziękuję panie prezydencie. Pan radny Żebrowski, na zasadzie pan radny na most. Panie przewodniczący, wysoka rady. To dobra wiadomość, że Cytadela zostanie obsadzona przez wojsko przynajmniej do roku 2020. Natomiast ja tutaj w kontekście tego, o czym mówił już radny Glamowski czy radny Czepy, chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Niedawno miasto Przemyśl przeprowadziło taką procedurę, organizując tak zwany związek inwestorów. Teraz jeżeli mam, można to tak ująć prosto, im przejście wszelkich procedur zajęło ponad 10 lat. Same procedury organizacyjne. Więc cieszyłbym się, gdyby rację miał pan radny Nogal, mówiąc o tym, że 2020, ok, i może jeszcze dalej. Ale jeżeli tak nie będzie, to jesteśmy, patrząc na zaświadczenia Przemyśla, to jesteśmy w tej chwili już licząc prosto 3 lata spóźnienia, aby przebrnąć procedury, które w przyszłości miałyby nam pomóc. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pana radnego Michała Czerwana. Chodzi między innymi o takie w tym punkt działania, o których już wcześniej wspominaliśmy. Chociażby kiedyś był pomysł budowy centrum nauk eksperymentalnych, mały kopiernik warszawski w Grudziądzu. Wskazywaliśmy na przykład, że może dobrą lokalizacją byłby młyn na Alei 23 stycznia. Nadal tak uważamy, że na przykład byłoby to, jeżeli ta inwestycja kiedykolwiek w Grudziądzu powstanie, być może dobre miejsce, żeby taką inwestycję zrealizować w obiekcie zabytkowym, jednocześnie go rewitalizując. Pozyskując środki, oczywiście to nie jest łatwe zadanie, to nie jest proste zadanie, ten obiekt znajduje się w rynkach prywatnych, ale może należałoby podjąć tutaj działania, odkupić ten obiekt, podjąć wspólną inicjatywę, bądź w układzie partnerstwa prywatno-publicznego, tak aby ten obiekt zrewitalizować, wpuszczając tam zupełnie inną funkcję. Pan prezydent, bardzo proszę. Chciałem tylko uzupełnić, to oczywiście dobrze było, bo gdyby ten mój przyjazd z powrotem na majątek miasta, znaczy może nie z powrotem, nie był to na majątek miasta, natomiast pamiętam kiedyś rozmowę, to była spółka po Kipierze miała, nie wiem czy nadal ma ten obiekt z Gdańska. Wtedy rozmowa dotyczyła kilku, chyba około 4 czy 5 milionów złotych. Tak wiem. To może w tej chwili jest to 1 100 000, więc te środki powietrzne należy gdzieś z innych zadań przenieść, aby to odkupić. Oczywiście może jest to dobre wskazanie i pomysł. Natomiast wiemy, że też w ostatnich tygodniach zdarzył się wypadek tragiczny, mianowicie pod Krzyżną spadł śmigłowiec, gdzie właściciel tej spółki, pan Nielewczyk, zginął tragicznie, więc trzeba to zobaczyć, jak wygląda proces jakby porządkowania samych spółek, aby móc z kimś rozmawiać. Nie wiem, jak to wygląda. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytanie tego punktu w porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Na sali obecnych 20 osób. Pan radny 1:10. Dobrze. Kto z państwa chce zabrać się projekt uchwały? Dwudziestu radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. Kto jest przeciwny? Nie ma przeciwnych. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do tego punktu porządku obrad, do interpelacji. Odpowiedź na interpelację otrzymali radny pan Marek Czepek, pan radny Tomasz Tomaszek, imieniu grupy radnych. Czy panowie macie jakieś uwagi do tych interpelacji? Bardzo proszę, pan radny Marek Czepek.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Prezydencie. To chciałem bardzo podziękować za niechlewe rozpatrzenie mojej interpelacji. Ona dotyczyła tych wyświetlaczy czasowych zainstalowanych na skrzyżowaniach świetnych, strategicznych skrzyżowaniach okrążonych. Myślę, że dalszy ciąg jest tutaj, bo w odpowiedzi jest zapis taki, że zostanie to przedstawione na posiedzeniu Komisji Inżynierii Ruchu w 28 listopada. Także bardzo proszę o pozytywne jakby rozpatrzenie. Będę zadowolony nie tylko ja, ale i wszyscy ci mieszkańcy, którzy mnie mobilizują, żeby ten temat ciągnąć, żeby o tym wspominać i dalej mówić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Tomaszek. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, ja również bardzo chciałem podziękować i za tempo odpowiedzi, i za rozwiązanie, które zostało zaproponowane. I powołuję się na to, co Pan Prezydent powiedział na poprzedniej sesji, kiedy tą interpelację składałem, że może faktycznie co do konkretnego umiejscowienia tych spowalniaczy, czy warto z mieszkańcami się porozumieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa w dzisiejszym chciałby zgłosić interpelację? Pan Radny Poliński, Pan Radny Czepek, Pan Radny Tomaszewski, Pan Radny Nowak. W tej kolejności. Panie Przewodniczący, Szanowny Rado, Panowie Prezydenci. W związku z rosnącą ilością pustych lokali do wynajęcia w centrum miasta, na Starówce, uważam, że należy zwolnić z podatku właścicieli tych nieruchomości. W lokalach tych mogliby podjąć działalność przedstawiciele tzw. branż chronionych, zanikających i preferowanych. Podam tu na przykładzie Torunia. Chodzi tu o galerie artystyczne, księgarnie, antykwariaty, kowalstwo artystyczne, witrażownictwo, a także gorsze ciarstwo na miarę, chociaż to może brzmi śmiesznie, ale dotyczy wielu kobiet homastektomii. Kapelusznictwo, szewstwo miarowe, modniarstwo. W Toruniu przedsiębiorcy rozpoczynający biznes mogą ubiegać się o dwuletnie zwolnienie od podatku. Decyzja taka poprawiłaby wygląd Starówki, dałaby miejsca pracy i nie uszczupliłaby zbytnio budżetu miasta. Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Proszę bardzo, Pan Radny Michał Czepek. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w sprawie energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Z przykrością odnotowałem fakt, że nasza gmina inwestowała w konkursie System Zielonych Inwestycji SOWA energooszczędne oświetlenie uliczne ogłoszone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Wnioski o bezzwrotną dotację lub pożyczkę na preferencyjnych warunkach złożyło w Polsce 38 miast. Między nimi nasi sąsiedzi. Bydgoszcz na modernizację oświetlenia ulicznego otrzymała 10 milionów dotacji bezwzględnej i 12 milionów 300 tysięcy złotych pożyczki. Gdańsk z kolei ubiegał się wyłącznie tylko o dotacje i otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 2,7 miliona złotych. Chciałbym przypomnieć, że na oświetlenie uliczne, łącznie z jego konserwacją, w ciągu naszego roku gmina wydaje 4 miliony złotych. 3 miliony 224 tysiące na samo zakup prądu i 800 tysięcy na remonty bieżące. Przykładem wdrożenia zielonego oświetlenia sukcesem są miasto Sanok, to jest małe miasto po wielkości Grudziądza, gdzie rocznie na ten cel wydaje się 1 300 tysięcy złotych. Po zainstalowaniu oświetlenia ulicznego zielonego, tak zwanego, czyli oświetlenia LED-owego, roczne oszczędności w budżecie gminy Sanoka to jest 1 000 000 złotych. Innym doskonałym przykładem, bardzo świeżym, dosyć głośnym w Polsce, jest gmina Korbudy, to jest gmina pod Gdańskiem, która zmodernizowała oświetlenie węzła Kowale na drodze ekspresowej S7 w Anwylet, redukując zużycie energii o 55%. Przy zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia ulicznego i potencjalnej oszczędności chociażby kwoty 1 miliona złotych w naszym budżecie, miasto mogłoby za te pieniądze zbudować chociażby 20 placów zabaw, czy jedno obiekt typu ORL każdego roku. W związku z powyższym uprzejmie proszę o baczne śledzenie konkursów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ sukces pierwszej edycji projektu zapewne sprawi, że wkrótce zostanie ogłoszony kolejny konkurs. Żeby tylko uświadomić Państwu, o jakich kwotach mówimy, to na w centrum konkursie SOWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył kwotę 161 milionów złotych, z czego 65 na bezwzględne dotacje, 55 milionów na pożyczki. Bardzo preferencyjne proszę. Dziękuję programowi. Robiliśmy różne analizy w Zarządzie Dróg Miejskich. Spotkaliśmy się z Urzędem Opraw Ulicznych, z firmą Quad System, z firmą Philips, z firmą jeszcze jakąś innym. Jaką? Trzy lata. Pan dyrektor mi tutaj podpowiada.
Natomiast program był tak skonstruowany, że po prostu nie mieliśmy tak naprawdę możliwości w nim wzięcia udziału, ponieważ to by dla nas było bardzo nieopłacalne. Sytuacja, jeżeli chodzi o Grudziądz, jest taka, że my mamy nowoczesne, energooszczędne oświetlenie wybudowane wszędzie tam, gdzie budujemy nowoczesne ulice. Czyli trasa średnicowa, Halera, w tej chwili fragment szosy torońskiej, tam wszędzie, gdzie mamy inwestycje nowe, tam również inwestujemy w energooszczędne oświetlenie. Tam, gdzie byśmy mogli programowo zastosować, czyli zmianę opraw tych energochłonnych na energooszczędne, to są głównie te oprawy, które nie należą do nas. I są to oprawy, które dzisiaj należą do spółki energooświetlenia. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale połowa słupów oświetleniowych, połowa punktów świetnych w mieście nie należy do gminy miasta Grudziądz, należy do spółki energooświetlenia. W związku z tym, aby wejść tam w modernizację, po pierwsze musimy uzyskać zgodę właściciela energii oświetlenia. Oni nie za bardzo są zainteresowani, aby u nich modernizować oprawy, ponieważ będą mniej zarabiać później na energii elektrycznej. Oczywiście można im podziękować na danej ulicy, zrezygnować z nich. Natomiast w takim przypadku nakłady jednostkowe na jeden punkt świetny są bardzo duże, bo musimy wykonać dokumentację projektową, dokumentację wykonawczą, pozwolenie na budowę uzyskać, zdemontować stare oświetlenie, położyć kable oświetleniowe nowe, tak, usunąć wszelkie kolizje, postawić nowe słupy i na końcu postawić te energooszczędne oprawy, o których Pan Radny mówi. Stąd koszt jednostkowy na jeden punkt świetny był bardzo duży i stąd też rezygnacja nasza przy naszych wszelkich kalkulacjach, wejściach programowa, jak i też doradztwo tych firm, które dla innych miast, między innymi też te programy przygotowywała. Mogę Pana Radnego zaprosić na oddzielne spotkanie i pokazać, dlaczego akurat miasto zresztą w ten program nie weszło, ponieważ było to dla nas nieopłacalne. Mamy bardzo szereg obliczeń, dokumentów. Możemy takie spotkanie zorganizować, Panu Radnemu wszystko pokazać. Tylko powiedzieć, że taka gmina Sanok wymienia wszystkie kompletnie słupy oświetleniowe i oprawy. To jest 1300 słupów za kwotę ponad 3 miliony złotych. Natomiast rząd oszczędności rocznych 1 milion złotych do budżetu Sanoka w 3 lata tej inwestycji się zwraca. Tak? Na przykładzie takiej jednej gminy Sanok. Więc ja myślę, że jest, że warto pomyśleć o wejściu w taki program. Warto nie tylko w taki program, ale również wejść jak gdyby w oświetlenie, które. Bo w tej chwili mamy bardzo wiele propozycji, też firm, które mówią, idźcie do podajcie, tak? My zbudujemy Wam oświetlenie energooszczędne i za parę lat macie tanie, tak? Ja bym bardzo prosił, Panie Radny, wziąć pewną rezerwę na informacje podawane w mediach dotyczące oświetlenia ulicznego. Bardzo prosty przykład. Rok temu mogliśmy czytać we wszelkich mediach o sukcesie Torunia, który poszedł w przetargu publicznym związanym z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie uliczne, gdzie w pakiecie zgłoszono 10-krotnie większą ilość energii elektrycznej, bo jeszcze dołączono kilka miejskich instytucji w tym pakiecie, w tym całej transzy, którą wystawiono do przetargu. I uzyskana cena, którą mówiono, że jest kapitalna, z tarą szedł, tam bodajże chyba 10% z kosztami energii elektrycznej. My dzisiaj, nie idąc w przetarg publiczny, negocjując twardo przy stole z Energą, operatorem tym razem, nie z Energą Oświetlenia, z inną spółką, ale też Energą, mamy ceny niższe niż Toruń uzyskał przy targu publicznym, mając 10-krotnie mniejszy portfel zamówienia publicznego na energię elektryczną. I tu możemy mówić o naszym z kolei sukcesie, o którym nie mówiliśmy, związanych z zakupami energii elektrycznej, gdzie tak naprawdę jednostkowo na punkt oświetleniowy, na mieszkańca, nie na powierzchni miasta możemy różne wskaźniki przyjmować jako miasto, które jest bardzo mało. Z tytułu ponoszenia opłat za energię elektryczną ponosimy. Mamy systemy zastosowane redukcji oświetlenia w nocy na poszczególnych ciągach. Te oprawy Państwo musicie zauważyć, jak powiedziecie, o 11 świecą bardziej wieczorem intensywnie, a o drugiej w nocy one też świecą, ale już mniejszą mocą, tak? Natężenie oświetlenia jest znacznie mniejsze i tak dalej. Cały czas w Zarządzie Dróg Miejskich na ten temat prowadzone są prace i konsultowane. Również ze mną z uwagi na to, że jestem, jak Państwo wiecie, do inżynierem elektrykiem, tak? Więc też mi łatwiej jest ten temat prowadzić rozmowę. Zwracam się z prośbą o możliwość powiększenia targowiska miejskiego na rządu. W chwili obecnej coraz więcej osób sprzedaje poza terenem wyznaczonym, a co za tym idzie, nie wszyscy uiszczają opłatę za możliwość handlowania w tym miejscu.
Ponadto zamontowanie oświetlenia, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, przyczyni się do komfortu osób zarówno sprzedających, jak i kupujących. Powiększenie rynku przyczyni się również do zwiększonej estetyki tego miejsca oraz uporządkuje kwestie pobieranych opłat sprawiedliwie i według obowiązującego cennika. Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do powyższej interpelacji, a wracający się z prośbą do mieszkańca osiedla Rządz będą bardzo zobowiązani. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nie wiem, to tak groźnie wygląda, że to sporo materiału, dlatego to powiem sobie do różnicy, ale wydaje mi się, że będzie to sprawniej. Interpretacja dotyczy spraw związanych z tak zwanym starym ciałem. Podczas dyżuru radnego wielokrotnie przedstawiono mi sprawę, która w mojej ocenie ma istotne znaczenie dla mieszkańców. Sprawa dotyczy metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty. Radni Rady Miejskiej uchwalili w grudniu 2012 roku uchwałę nr 21 łamane przez 1312 1 stycznia 2014 roku. Aktualnie mieszkańcy opłacają według stawek pierwotnych. Podczas dyskusji nad tzw. ustawą śmieciową ustalono, że po półrocznym okresie funkcjonowania systemu radni po wysłuchaniu opinii, w tym Urzędu Miasta, dokonają stosownych zmian w systemie. W tym czasie także radni będą zbierać opinię społeczności Grudziądza, aby w odpowiednim czasie wykorzystać uwagi do weryfikacji systemu. Z licznych uwag, które dotarły do mnie, m.in. podczas dyżuru w Biurze Rady, mieszkańcy wymagali mojej interwencji w następującym zakresie. Po pierwsze, przyjęta w Grudziądzu metoda naliczania opłat jest niesprawiedliwa i uderza przede wszystkim w osoby starsze i samotne. Jest ona zgodna z ustawą, jednak w Grudziądzu mocno niesprawiedliwa. Osoby te twierdzą, że ich ilość odpadów jest wyjątkowo niewielka, natomiast opłaty niewspółmiernie wysokie w stosunku do rodzin wielodzietnych czy też wieloosobowych. To miasto ma obowiązek i środki na wspieranie tych rodzin, a nie osoby samotne, w których Grudziądzu jest duża ilość. Osoby te uważają, że jest to wielce niesprawiedliwe. Ponadto osoby te twierdzą, że wielkość zaproponowanych stawek jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do krajowych, a ponadto obciąża głównie najuboższych. Protestują oni przeciwko kredytowaniu budżetu miasta i kosztem, pozostawiając do końca bieżącego roku stare stawki, które uległy weryfikacji po przeprowadzeniu przetargów na wywóz nieczystości. Mieszkańcy Grudziądza, którzy kontaktowali się ze mną, przedstawiają także szereg innych argumentów, które pokrywają się w wielu przypadkach z pismem pana Zbigniewa Olszowy, załączonego do niniejszej interpelacji i znane wszystkim radnym. Panie Prezydencie, wnoszę w trybie pilnym przystąpić do prac związanych z oceną dotychczasowego systemu, uwzględnić w nich zdanie mieszkańców, którzy wyznają zasadę, że system będzie najbardziej sprawiedliwy, gdy naliczenia będą dotyczyć mieszkańców, a nie rodzin. Bo każda indywidualna osoba produkuje śmieci i indywidualnie powinna za nie zapłacić. Ja zaraz złożę tę interpelację i jeszcze jedno słowo komentarza. Nasza ustawa, ta śmieciowa, na pewno nie jest ustawą sprawiedliwą i doskonałą, o czym tu wielokrotnie mówiliśmy na tej sali. Jednak chciałem zwrócić uwagę, że w niektórych państwach, bardziej rozwiniętych niż u nas, na przykład w Wielkiej Brytanii, niedawno otwarto dostałem sygnały, tam faktycznie rozliczają się ludzie indywidualnie. Te rozliczenie polega na tym, że opłacają worek na śmieci. Więc żeby w ogóle śmieci przedstawić, żeby dostosować śmieci do wywozu, kupują worek, w którym jest wyliczona opłata. Z takim systemem zostałem zapoznany. Nie jest powszechny w Wielkiej Brytanii, ale na pewno jest sprawiedliwy. Ile wyprodukował, tyle zapłacił, taki wielki worek. Natomiast nasz system na pewno nie jest doskonały, ale szczególnie uderza
tą grupę ludzi słabych, starszych, samotnych, których trują do Wielkopolski. Dziękuję za uwagę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Radny, system ratowy w Polsce też funkcjonuje w wielu gminach. Grudziądz nawet funkcjonuje od wielu lat, bo w przedsiębiorstwach usług miejskich można te wodki od kilkunastu lat kupić i osoby, które wcześniej miały umowę zawartą, a produkowały więcej odpadów, czy też nie miały pojemnika, wodki stosowali, to tak też informacyjnie, że ten system w Polsce jest doskonale znany. Natomiast Panie Radny, z tej interpelacji nie chciałbym z nią dyskutować, bo nad interpelacjami Państwo gdzieś nie dyskutuje, wspomniał o tym, aby w pilny sposób, w pilnym czasie rozpocząć przeanalizowanie tego systemu. Chciałem Pana Radnego z powodu Państwa wszystkich poinformować, że od kilku tygodni wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska pracę podjęliśmy, analizujemy różne warianty, mamy, wczoraj między innymi otrzymałem różne propozycje tych zmian. Myślę, że w najbliższych tygodniach będę prosił Państwa na wspólne spotkanie, gdzie chciałbym, abyśmy wspólnie wypracowali być może zmiany, być może pozostali ten system, który jest, ale związanym z naliczaniem opłat za odbiór odpadów od naszych mieszkańców. Przy czym na to wszystko należy też informacyjnie nałożyć jedną informację. Ministerstwo Ochrony Środowiska też pilnie jak gdyby wdraża i ma wejść w najbliższych też tygodniach. Skoro procedowała w Sejmie nowelizacja kolejna ustawy i myślę, że dobrze byłoby, abyśmy my nasze zmiany już po tej nowelizacji albo przynajmniej oparli je o to, co w tej ustawie będzie zmienione, żeby nie robić tego wszystkiego dwukrotnie. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce złożyć interpelację? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu, zapytania i wolne głosy. Odpowiedź na piśmie otrzymał Pan Radny Sławomir Szymański. Czy Pan Radny chciałby coś się wypowiedzieć? Nie. Dziękuję Panu Radnemu. Kto z Państwa w dniu dzisiejszym chciałby zadać pytanie? I tylko by prosił podnieść to dłonie, tak? Pan Radny Czepek, Pani Radna Ogonowska, Pan Radny Żebrowski, Pan Radny Czepek. I bardzo bym prosił Pan Radny Glamowski, Pan Radny Tomaszewski, Pan Radny Nogal, Pan Radny Miedzianowski, Pan Radny Szyszka, Pan Radny Wiśniewski, Pani Radna Bagnieska, Pani Radna Osowska. Panowie uczniowie. Bardzo proszę, Pan Radny Michał Czepek, proszę. W wrześniu tego roku w przedszkolach zmieniła się zasada finansowania zajęć dodatkowych, to jest nauki języka angielskiego oraz techniki. Gmina uruchomiła środki na to, żeby dzieci mogły dalej uczyć się języka angielskiego. Natomiast niestety tylko 5 i 6-latki. Natomiast dzieci, które mają 3 lata, czyli są w pierwszej grupie przedszkolnej, albo 4, które są w drugiej grupie przedszkolnej, niestety na angielski nie zasługują. Ja mam pytanie, jakie możemy jako gmina uruchomić narzędzia, środki finansowe albo umożliwienie odpłatności przez rocznicy, tak jak to było przed 1 września tego roku, aby dzieci dalej mogły kontynuować naukę języka angielskiego. No ale przede wszystkim najważniejsze do rozwoju dziecka 3 i 4-letniego zajęcia rytmiki, które w ogóle nie są teraz w przedszkolach prowadzone. Tak? Z punktu widzenia mnie jako rodzica, to jest sprawa pilna do załatwienia. Tak? Niezwłocznie. Drugie moje zapytanie, będę kontynuował kwestię oświetlenia, ale już nie ogólnie dla miasta, tylko dla osiedla Strzemięcin. Pod koniec października tego roku na osiedlu Strzemięcin odbyło się spotkanie z policją. Po tym spotkaniu na krótkim spacerze pan komendant policji wypowiedział się, że stan oświetlenia na osiedlu Strzemięcin wzdłuż głównego deptaka, tak zwany deptak Alei Młodych, nazwane, czyli od góry od Alei Kasztanowej przez szkołę aż na dół do wysokości Stokrotki. Tam jest oświetlenie tylko teoretycznie. To znaczy oświetlenie jest, natomiast są tak zwane oprawy sferyczne, czyli takie, które nie mają ograniczenia od góry. Są typowe kule i to światło leci sferycznie, tak? Czyli 360 stopni dookoła. Przez taki stan rzeczy na ten deptak jest ciemno. Nie powiem jak. Ciemno po prostu, tak? W związku z tym, jak pan komendant się wyraził, ale jest dziwne, że tam nie dochodzi do łamania prawa, tak? Ja mam prośbę, ponieważ ten deptak należy do miasta. Zarząd Dróg Miejskich w tym roku serdecznie dziękuję, zmodernizował ten deptak, utwardził asfaltem, załatał, jest bardzo ładnie wygląda.
Ja mam prośbę, czy w ramach remontów bieżących w przyszłym roku można by pokusić się o zmianę tych opraw, tak żeby to oświetlenie było normalne, oszczędne i jednocześnie efektywne. Dziękuję. Na temat oświetlenia odpowiem. Oczywiście Zarząd Dróg Miejskich rozważy zmianę tych opraw pod warunkiem, że one należą do miasta. Na Strzemięcinie bardzo dużo opraw należy do spółdzielni mieszkaniowej i spółek własnościowych, między innymi też przygotowując się choćby do tego programu SOA, o którym Pan wspomniał, też rozważamy, ponieważ te oprawy, które należą dzisiaj do energii i oświetlenia, za które my płacimy, część z nich oświetla ten spółdzielni mieszkaniowej. Nie wiem, czy to jest tak jak w przypadku tego deptaku. Więc jak najbardziej rozważymy to w przyszłym roku, jeżeli należy do nas. Jeżeli, no to pierwsze pytanie bardzo proszę Pana Prezydenta Krzysztofskiego. Bardzo proszę Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Panie Radny, dużo zmieniły się zasady odpłatności dla rodziców. Jest bezpłatne 5 godzin podstawy programowej i potem jedna złotówka za każdą kolejną godzinę podatne 5 godzin. Nie jest prawdą, że ci 3 czy 4 nie zasługują na naukę angielskiego. Nie wiem, skąd Pan Radny takie ma informacje. Nie ma niestety też możliwości, ażeby rodzice ponosili odpłatność za zajęcia dodatkowe, ale zapewniam Pana, że podejmujemy szereg działań, aby zakres tych zajęć i liczba dzieci, która będzie objęta tymi zajęciami, była systematycznie poszerzana. Udzielimy Panu szczegółowe informacje, zarówno jeżeli chodzi o język angielski, pozostałe, żeby być precyzyjnym i szczegółowo udzielić informacje. Dziękuję Panu. Panowie Prezydenci, Wysoka Rada. Ja mam 3 zapytania. Jedno pytanie jest bardzo podobne, tak jak przed chwilą radny Michał Czapek mówił o oświetleniu. Po ostatnich zebraniach rodziców i z mieszkańcami zarówno osiedla Lotnisko, jak i tutaj osiedla między ulicą Królewską a Moniuszki dotarły do mnie prośby, abym dowiedziała się, dlaczego we wielu miejscach Grudziądza, a szczególnie właśnie o tych dwóch miejscach, o których mówię, jest brak oświetlenia i jest bardzo duże zagrożenie, szczególnie na przykład na osiedlu Lotnisku w pobliżu szkoły. Dzieci korzystają z hali, korzystają zajęć pozalekcyjnych, a tamte tereny są, jak to powiedzieć, ciemnica totalna. Podobnie bardzo często przechodzę tutaj przez to osiedle między ulicą właśnie Królewską, ulicą Moniuszki. Między innymi ostatnio jak się udawałam na piękną wystawę na Moniuszki, to po prostu jest tak ciemno, że ja jako osoba dorosła boję się tam chodzić. I to jest pierwsze pytanie, dlaczego we wielu miejscach Grudziądza są powyłączane, dosłownie powyłączane latarnie, które powinny oświetlać miasto. Drugie pytanie wiąże się z zapytaniem, bo jako mieszkańcy osiedla Lotnisko niestety się orientujemy, do jakich terenów należy duży parking przy ulicy Nauczycielskiej. Patrząc teraz po tych pierwszych oznakach zimy, ten parking w lato jeszcze jako tako funkcjonował, teraz tam jest jedna dziura za dziurą i po prostu opady śniegu i deszczu powodują, że tam praktycznie chodzi się cały czas po kałużach wody, które nie zdążą wyschnąć, bo są tak głębokie. Jest prośba, czy można by pomyśleć o wyrównaniu chociaż zasypaniu tej nawierzchni. Ostatnie zapytanie wiąże się ze ścieżką rowerową, ścieżką nad Wiślaną. Już kiedyś o tym mówiłam. Czy w etapie końcowym, kiedy ta ścieżka już będzie uruchomiona, wybudowana, czy będzie możliwość usytuowania wzdłuż tej ścieżki trzeciego szlaku nordykowego, który jest bardzo popularny w całej Polsce. U nas już 2 takie istnieją, a nieważne, czy to jest nawierzchnia asfaltowa, czy to jest po prostu kostka, czy to jest szpil, warto, żeby połączyć miasto od Cytadeli do Rządza kolejną ścieżką nordikową. Tutaj mogę jako członek klubu patyczaków, które uprawiam aktywnie na wykłoki, zobowiązać się, że możemy w oznakowaniu pionowym i poziomym tej ścieżki pomóc. Pytanie dotyczące oświetlenia. Myślę, że odpowiemy pisemnie, ponieważ musimy się skontaktowali z panią radną precyzyjnie, o które tereny chodzi. Jeżeli chodzi o teren pomiędzy tym Królewską a Maniuszki, jeżeli pani radna przechodziła między blokami, no to należy do spółdzielni mieszkaniowej, więc tam jest właściwy adres. Natomiast tam osiedle Lotnisko, no pytanie, czy to dotyczy ulicy Nauczycielskiej, czy terenu przy szkole, bo to też... O
Kustonia, mamy lądo w tej chwili, Kustonia Nauczycielska. O jaki teren chodzi? Tereny blisko hali, blisko szkoły. To jest ulica Kustonia. Ale chodzi o teren szkoły, parkingu, teren parkingu. No tereny wokół szkoły. Czyli tereny wokół szkoły, tak. Czyli chodzi o placówkę oświatową. Dobrze. To też odpowiemy na piśmie pani radnej. Natomiast duży parking przy ulicy Nauczycielskiej, czy chodzi o parking, ten zaraz u zbiegu ulicy Warszawskiej z Nauczycielską, czy ten duży, który jest przy Nauczycielskiej przy szkole i przy hali sportowej? Chodzi dokładnie o parking od ronda, od ulicy Warszawskiej do ulicy, tam do policji. Ten duży, gdzie jest postój taksówek, przy ulicy Nauczycielskiej. Dobra, znaczy na pewno. Tak, więc nie jest to parking należący do miasta. W przypadku ścieżki rowerowej tej Wiślanej oczywiście sądzę, że będzie taka możliwość, gdyż jak Państwo wiecie, jest zaprojektowana ta Wiślana trasa rowerowa jako ciąg pieszo-rowerowy, więc zarówno dla rowerzystów, jak i pieszych, więc myślę, że nie będzie najmniejszego problemu, aby nartykowcy ją oznaczyli i mogli sobie tam tędy spacerować. Dziękuję panie prezydencie. Pan radny Żywiecki. Proszę bardzo, chcę uzupełnienia, proszę. Ja tutaj rozumiem, że wiele punktów oświetleniowych rodziców nie należy do miasta, a należy właśnie do na przykład między innymi spółdzielni mieszkaniowej. Czy moglibyśmy poparcie właśnie władz miasta uzyskać, żeby ewentualnie, gdy są to problemy związane ze spółdzielnią, jak na przykład oświetlenie osiedla, żeby mieć wsparcie jako mieszkańcy, żeby pomóc nam po prostu tą sprawę załatwić. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, będę kolejnym radnym, który będzie mówił o oświetleniu, czyli chyba mamy jakiś problem z tym światem. Ciekłość, tak, ciekłość. Zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Sosnowej, Orzechowej, Dębowej. Z tego, co przekazali takie informacje, zwracali się już do urzędu miasta w sprawie oświetlenia i utwardzenia tych uliczek. I otrzymali już jakieś pismo z urzędu miasta, w którym była zawarta informacja, że nie istnieje możliwość oświetlenia tych ulic ani ich utwardzenia. To są drogi rodzinne, więc no, chodzenie w takim terenie no, w tej chwili to jest praktycznie surowiwa wieczorem. Czy rzeczywiście istnieje jakiś problem, czy to jest tylko i wyłącznie jakaś, powiedzmy sobie, no nie chciałbym używać jakichś słów, które by mogły sugerować z tego rodzaju problemy, ale czy mógłby pan prezydent właśnie się ustosunkować do tego? Orędownikiem chodziło się tutaj na ulicy Dębowej na tej sali, wielokrotnie jest pani radna Małgorzata Sekskomina, o tym wielokrotnie mówiłem, między innymi o samej Dębowej mówiliśmy. Jeżeli chodzi o problem, to oczywiście on jest tylko i wyłącznie finansowy, jeżeli chodzi o ulicę Dębową. Tak? Więc tutaj w przypadku wolnych środków, które mogą się kiedyś pojawić, nie ma problemu, aby to wybudować. Bo tam jeszcze oprócz samego oświetlenia w przypadku Dębowej mówiliśmy o chodniku, czy jakimś poboczu utwardzonym, gdzie bezpiecznie mieszkańcy będą sobie mogli się poruszać. Natomiast jeżeli chodzi o Sosnową Orzechową, ja nie wiem, czy to są też własnościowo miejskie ulice, ale chyba zakładam, że tak. Powiem, że Wiśniowa nie jest. Orzechowa jest. Orzechowa jest miejska, tak? Bo niektóre ulice nie należą do miasta. Tak? Więc to mamy wspólnoty takie mieszkańców, tak? Kiedyś dzielono duże pole na działki budowlane, a każdemu z tych nowych użytkowników dawano współudział w drodze dojazdowej i takie też mamy ulice, więc pan dyrektor powiada, że Orzechowa jest nasza, to tylko problem finansowy, żaden inny. Proszę mikrofonu. Czy w takim razie mieszkańcy mają nadal składać jakieś wnioski w tej sprawie, czy powiedzmy sobie zostanie to odnotowane i ewentualnie będzie brane pod uwagę? W tej chwili przydałaby się jakaś konkretna informacja dla tych osób. Skoro już wcześniej monitorowała w tej sprawie radna Neumann, no to w tym momencie, no skoro docierają już do mnie, to znaczy, że to rzeczywiście musi być jakiś problem z wynagrodzeniem ludzi mieszkać w tym miejscu.
oczywiście mamy zapisane, nie muszą jeszcze raz do nas pisać. Mamy taki zeszyt, gdzie te wszystkie bolączki albo potrzeby są zapisane, a tutaj no, na pewno nikt z nas nie dał odpowiedzi nie bo nie, tylko tak jak pan prezydent wspominał, na pewno było napisane, że po prostu nie ma na to środków finansowych. O tych ulicach, o których pan wspomniał, Sosnowa, Orzechowa, przy czym przy Sosnowej nawet mam wątpliwości, że ona jest nasza, ale to już tam jakby pomijając. Natomiast na Orzechowej tam po prostu w ogóle nie ma. Tam jest potrzebny nie remont, tylko po prostu inwestycja w postaci i budowy samej nawierzchni, jak również oświetlenia. Ale to naprawdę mieszkańcy nie muszą składać. My zresztą do pana prezydenta co roku składamy szereg, że tak powiem, inwestycji, które no, potem w ramach konsultacji jakby wypadają, bo są pilniejsze potrzeby, tak? Także my to mamy zapisane i mamy jak najbardziej na uwadze. Ja chciałbym w imieniu swoim, jak i kolegów radnych zwrócić się do pana prezydenta z prośbą o takie spotkanie z radnymi, poszerzone o te osoby, które współuczestniczą w kreowaniu projektów unijnych, powstawaniu ich w naszym mieście, do takiej, nie wiem, to nazwać, debaty, możliwości konsultacji, zapoznania z projektami unijnymi, jakie w nowym rozdaniu są opracowywane w naszym mieście. Zgłoszone, będące w myślach, w produkcji itd., itd. Dlatego, że byłem teraz niedawno z kolegą na szkoleniu unijnym, gdzie dwa dni była burza mózgu, gdzie zapoznawano nas z nowym rozdaniem. Też mamy wiele wniosków, które można by jakby zastosować w naszym mieście i uważam, że to jest najwyższy czas, żeby teraz organ stanowiący, jakim jest Rada Miasta, również mógł wziąć udział w kreacji, w zapoznaniu się z nowymi projektami, jakie mogą w urzędzie powstać i bardzo bym prosił pana prezydenta o jak najszybsze spotkanie w tym temacie. 50 minut temu wspominałem, że tego typu spotkania powinny nastąpić w grudniu. Również oczywiście, że z organem uchwałodawczym tego typu, z państwem radnym, nie tylko pani radny z kolegami, ale również koleżankami pana, bo pan koleżanek nie wymienił, takie spotkanie no, odbędzie się. Liczę na państwa też tutaj kreatywność, że państwo też podpowiecie, które projekty należałoby w waszej opinii w Grudziądzu realizować. Więc zarówno z państwem takie spotkanie, jak i z mieszkańcami prezydent zamierza zorganizować. Jak wspomniałem, zostałem oddelegowany do tych spotkań, aby je prowadzić z uwagi na to, że mam bezpośredni nadzór nad Wydziałem Funduszy Europejskich. My też z naczelnikiem panem Jackiem, że są, będziemy też państwa informować, które w ogóle projekty z nowej perspektywy mogą się znaleźć, które nie mogą, tak? Które są dopuszczalne według nowych definicji, które powstały, według linii demarkacyjnej pomiędzy projektami krajowymi, regionalnymi i tym też, co my możemy sami zrobić, więc jak najbardziej tego typu spotkania odbędą się. Sądzę, że nastąpią, będą one w pierwszej połowie grudnia. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Pan Radny Glamowski. Kłaca między PGN-em a miastem w sprawie promenady Grudziąckiej. Jak Państwo wiecie, to jest taka inicjatywa, no mnie to trochę dziwi, że to jest inicjatywa samego PGN-u, bardziej prezesa PGN-u. Bardzo, bardzo fajna, polegająca na tym, że chcielibyśmy promować lokalne marki i powstała taka idea, uczestniczyłem w takim spotkaniu, żeby część pasażu handlowego na Alei 23 stycznia przebudować i w tej części umieścić budki właśnie z tymi lokalnymi produktami. Mówimy tutaj o Wiśle, o spółdzielni mleczarskiej. I to jest bardzo wiadomo, ten pasaż obumiera. Chodzi o utrzymanie miejsc pracy, żeby ten pasaż mógł dalej funkcjonować, ale trzeba szukać jakiegoś innego sposobu na funkcjonowanie tego pasażu, bo w takiej formule on długo nie utrzyma się. Takie jest przekonanie nie tylko MPGN-u, ale także i ich ludzi tam handlujących. I oni to akceptują, samo to powstanie, z tym, żeby ten pasaż otworzyć na nowych klientów, powstała, czy taka jest propozycja prezesa MPGN-u, aby część pasażu przekształcić w parking.
I to, czyli część budek zlikwidować i do tej części wprowadzić parking. Co z jednej strony jest oczywiście sensowne, bo tam parkingu nie ma, ale z drugiej strony budzi wiele obaw i pytanie, czy jest sens realizować taką inwestycję, likwidując de facto część pasażu. W związku z tym narodził się pomysł, aby parking utworzyć na części boiska, które przylega do pasażu. Jak Państwo doskonale wiecie, z tym pasażem sąsiadują dwie szkoły, gimnazjum i drugie liceum. Obie szkoły mają bardzo zaniedbane boiska. Można by pomyśleć w jakiejś perspektywie o utworzeniu jednego wspólnego boiska, a jednocześnie anektując część boiska gimnazjum na parking. To jest, on bezpośrednio przylega do pasażu i jednocześnie w ten sposób nie niszczymy tego, co zostało tej infrastruktury, która została wcześniej wybudowana. Moje pytanie jest, czy istnieje jakaś współpraca MPG z miastem w tej sprawie, bo jakby ten projekt wyrasta poza sam MPGN. MPGN chciałby to realizować tylko na swojej nieruchomości, to jest logiczne, ale jeżeli chcielibyśmy ten problem kompleksowo rozwiązać, to czy istnieje w tej sprawie jakaś współpraca? To jest jedno zapytanie. Drugie zapytanie dotyczy połączenia ulicy Warińskiego z ulicą Dworcową czy Opackiego. Ja bardzo się cieszę, że to weszło przynajmniej projekt do budżetu. Wiem, że pan prezydent obwieścił to na swoim Facebooku. Pragnę przypomnieć, że myśmy to bodajże dwa lata temu składali taką interpelację wspólną, ale dobrze, że to się udało umieścić. Co prawda przebieg tej drogi jest inny niż myśmy kiedyś to wnioskowali, ale w związku z tym mam pytanie. On jest inny, on jest moim zdaniem mniej korzystny, oczywiście prawdopodobnie lepszy, znaczy tańszy w realizacji. Strategicznie gorszy, panie prezydencie, i tutaj bo pan to przyzna, ale pytanie jest moje, czy dzisiaj ten budynek dawnego biurowca Stomilu jest remontowany, czy ten przebieg trasy już został uwzględniony w tym remoncie? Dzisiaj pan wspominał, że będzie też remontowane wejście. Moje pytanie jest proste, czy ta dawna podziemia, czy tam to przejście, ono będzie rozebrane, ten wjazd na ten teren Stomilu jest dzisiaj bardzo wąski, tak? Bardzo często ulega tam uszkodzeniu urodzenie, które jest tej części już odnowionej, tak, prywatnego przedsiębiorcy. Pytanie, czy to zostanie rozebrane i czy dzisiaj remontując ten biurowiec uwzględniliśmy już przebieg taki, a nie inny tej planowanej drogi, zresztą bardzo słusznej inwestycji, tak. Choć podkreślam, że przebieg po dawnej parowozowni byłby bardziej strategiczny, ponieważ tiry nie wjeżdżają w ogóle w teren zabudowany domów jednorodzinnych, tak? Tylko jakby już od razu tworzymy to na miejscu w wysokości przepompowni wodociągów. I więc jest to, czyli nie wchodzimy w ten wąski, niestety bardzo wąski po remoncie, fragment ulicy Wolińskiego. No ale dobre i to, tak? Ja rozumiem, że to jest tańsze rozwiązanie i że to jest jakby, to będzie realizowane. Trzecie zapytanie moje dotyczy, ponieważ mówimy tutaj bardzo dużo o obumieraniu Śródmieścia, o tym wielokrotnie mówiliśmy, dzisiaj interpelację w tej sprawie zadał radny Poliński. Po części to jest jakiś tam też sposób na ożywienie właśnie tego Śródmieścia, ponieważ jest remont sieci tramwajowej, wiadomo, tramwaje tam nie jeżdżą, to też nie wpływa korzystnie na ruch, jaki jest na sterowce. Pytanie jest moje takie, ponieważ jest transport zastępczy autobusowy, ale on nie dociera w ogóle na sterowce. Czy istnieje możliwość na przykład puszczenia innymi środkami, na przykład mikrobusami, żeby on wnikał jednak w sterowkę, tak? Żeby ci ludzie jak najbliżej mogli tam, powiedzmy, po tej linii tramwajowej pojechać, więc oczywiście to jest niemożliwe przy użyciu klasycznych autobusów, tylko może mikrobusów, tak? Bo jak wiadomo, ten czas, gdzie linia tramwajowa będzie wyłączona, no potrwa jeszcze sporo, tak? To jest jeszcze, powiedzmy, prawie rok. Zatem może warto by było pomyśleć, żeby jednak tam coś się działo.
I jeszcze jedna rzecz, ja nie wiem na ile, bo dzisiaj się pojawiły takie propozycje, ja bym chciał tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. Radna bodajże Edyta Ogonowska, radny Żebrowski mówił o orkarzach na trasie Wiślanej i Patyrczaka. Duże powodzenie ścieżki rowerowej, takiej profesjonalnej, na przykład z ruchem rolkarzy. Ja wiem na przykład, że w Gdańsku odchodzi się od tego, bo w tym sezonie był tragiczny wypadek, gdzie rolkarz wpadł na rowerzystę i niestety był to wypadek śmiertelny. I z tego co wiem, dąży się do tego typu przepisów rozwiązań, że rolkarze nie mają wstępu na trasy rowerowe ze względów bezpieczeństwa. Żebyśmy też może o tym pamiętali, tak, że tego typu zagrożenie istnieje, nie wiem, konstruując chociażby przepisy do ruszania się po takiej trasie, oczywiście nie eliminując żadnej z grup, tak, bo niech ta trasa będzie dostępna dla każdej z grup, ale pamiętajmy też o bezpieczeństwie, tak, jakie tam powinniśmy zapewnić. Dziękuję bardzo. Panie radny, cztery pytania. Długo, ale postaram się w sposób konkretny na każde z nich odpowiedzieć. Czy istnieje współpraca MPGN-a miastem w zakresie promenady Grudziąckiej? Oczywiście, że istnieje. Przecież konsultujemy nie jeden tego typu pomysł. Zresztą bardzo fajny, jak pan radny sam powiedział, bo to jest inicjatywa MPGN-u, jest ten pomysł. Rzeczywiście jest tam problem z miejscami parkowymi, dla nieparkowymi, parkingowymi dla pojazdów. Problem tak naprawdę to, co też podkreślają między innymi ci, którzy mieli tam się wystawiać w tej promenadzie Grudziąckiej, producenci artykułów spożywczych. Problem jest dojazd. Dojazd, tak? I czy nawet ja sam choćby tygodnie rozmawiałem z profesorem Koreckim i go zachęcałem, aby swój sklep firmowy w Wisły otworzył na rynku. On mówi, no może na rynku, mówię, tam nie ma dobry pojazdu, dlatego ma na skrzyżowaniu ulicy Legionów i Sikorskiego. Mówię, tam jest duży ruch, tam się ludzie zatrzymują, wpadają, robią zakupy, jadą dalej. I drugi tego typu sklep ma na Szosie Toruńskiej, jak wiemy, przy samej fabryce, bo tam też jest bardzo duży ruch pojazdów. Rozmowy są prowadzone, między innymi jutro, bodajże jestem mówiony z prezesem MPGN-u, między innymi w tej sprawie też. On rzeczywiście proponował, z uwagi na to, że bardzo duża część tych straganów dzisiaj już nie jest wynajmowana. Ona stoi pusta, aby część z nich zamienić właśnie na miejsca parkingowe. Notabene, przypomnę, jak samo to targowisko było tworzone, to nie budowaliśmy te targowiska, tylko parking zadaszony. Na takie coś było jakieś pozwolenie na budowę, było to kilkanaście lat temu, więc sam parking tam się gdzieś pojawia. We wcześniejszych planach jeszcze miasta było, aby zrobić tam właśnie promenadę i ją połączyć z tyłu, tam jest takie przejście do ulicy Toruńskiej. Też prezydent Szlusarski rozmawiał między innymi z gimnazjum właśnie przy Alei 23 stycznia na temat miejsc parkingowych, więc jak najbardziej chciałem pana radnego zapewnić, że na ten temat prowadzone są rozmowy. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie ulicy Waryńskiego z ulicą Rabackiego, no nie mogę się zgodzić z panem radnym, że jest to najgorszy wariant, czy jakiś gorszy. No, powiedział pan, że są lepsze, tak? Oczywiście to zawsze mogą być lepsze, natomiast wracając do tego, co napisałem na moim profilu, a o tym, co pan radny dwa lata temu mówił, pan radny wtedy sugerował połączenie wzdłuż ulicy Czarnej Drogi, aby tutaj zrobić połączenie nowe ulicy Waleńskiego a Rapackiego z uwagi na długi okres oczekiwania pojazdów na skrzyżowaniu Mikołaja Zdyńska z Piłsudskiego, aby tam sobie taką jakby skrót zrobić. Szanowni Państwo, no po pierwsze ta cała przebudówka do budynku 100 milu, czyli ta strojówka czy podjariana oczywiście jest przeznaczona do zbiórki, więc jej tam nie będzie. Modernizacja dotyczy samego budynku, więc jeżeli chodzi o wjazd na teren byłego GZP GUM, to oczywiście on będzie poszerzony. Tam jest kwestia jednego słupka od bramy. Od bramy mam nadzieję, że tych problemów nie będzie ze strony konserwatora zabytków, że on ma zostać. Podobnego problemu, jaki mieliśmy w przypadku terenów po agrometr Unia przy ulicy Włodka, gdzie do dzisiaj mamy problem z wjazdem, bo to były wielkie problemy wieloletnie właśnie ze służbami konserwatora zabytków na temat demontażu jednego słupka byłej strożówki wjazdowej. Tutaj myślę, że tak nie będzie. Po drugie, dzisiaj na terenie GZP GUM byłego
Mamy bardzo dużo zakładów przemysłowych, produkujących. Na szczęście już coraz więcej. Powstaje tam coraz więcej miejsc pracy, a dojazd do nich no, jest w stanie opłakanym. Wynika przede wszystkim z faktu, że syndyk masy podejściowej podzielił tak tą byłą nieruchomość z Tomilu, że wydzielał poszczególne oddzielne nieruchomości z naniesieniami, z halami produkcyjnymi, natomiast w drogach wewnętrznych dawał każdemu współudział. I dzisiaj główna ta droga tak naprawdę nie ma gospodarza. Tam dzisiaj my choćby mamy Grudziądzki Park Przemysłowy, gdzie mamy firmę SKS Connecto, gdzie mamy za chwilę siedzibę samego GPP, które się tworzy grupy zakupowe, gdzie mamy na dole siedzibę firmy, która produkuje takie elementy metalowe, zapomniałem nazwę, pan radny Smolarek może powiedzieć. O WT dokładnie mamy inkubator przedsiębiorczości, gdzie już 8 przedsiębiorców jest, mamy z tyłu Lubawę, mamy bardzo duże nowe hale firmy Lexpo i Lemigo, które tam częściowo przyniosły swoje produkcję. Mamy z przodu firmę Wadań, produkującą firany. I tam naprawdę jest bardzo dużo firm innych różnych zakładów też przetwórstwa, tworzyw, zakładów blacharskich. Oni tak naprawdę, proszę tam o tej porze pojechać, mają bardzo dziurawą drogę i mają drogę z takimi wielkimi dziurami w jezdni, ponieważ rysują tam złodzieje, co jakiś czas kratki ściekowe giną na tym terenie i później jak trzeba zrobić zrzutkę, to nie ma komu tego zrobić. Jedynym tak naprawdę w tym przypadku organem, który może to uporządkować, to jest gmina miasta Grudziądz, korzystając ze specustawy drogowej. Bo jeżeli zaprojektujemy tam nową drogę, połączymy ulicę Walińskiego z ulicą Rafackiego, to na podstawie specustawy drogowej robimy z automatu linie rozdzielające nowego pasa drogowego i wywłaszczamy w poszczególnych udziałach wszystkich tych współwłaścicieli tej drogi. Oni oczywiście wszyscy przyklaskują takiemu pomysłowi, bo sami nie są w stanie się dogadać, a my jakby z mocy urzędu podpierając się specustawą drogową możemy coś takiego przeprowadzić. Rozwiązanie też, o którym pan radny wspomniał, tak zwanej trasy dworcowej, jak najbardziej słuszne. Sądzę, że to będzie kolejny etap. Kolejny etap zaktywizowania całych tych terenów, zarówno po byłym GZP GUM, jak i też po lokomotywowym Grudziądz, która do dzisiaj należy jeszcze do PKP, jak i też po tam te całe zaplecze po polskich kolejach państwowych, na końcówce ulicy Dworcowej. Tak, ulica Dworcowa no jakoś tak jeszcze wygląda do ulicy Królewskiej. Dalej mamy przeważnie też własność już PKP w poszczególnych udziałach. Mamy same nierówności. Teren bardzo fajny, bo zurbanizowany. Teren z wieloma halami, zapleczami, czy to możliwościami biurowymi, czy usługowymi. Natomiast nie ma tam dojazdu. Więc pierwszy etap to jest dokumentacja projektowa przez tereny Stomin po to, aby pozyskać przede wszystkim środki, spróbować jeszcze z regionalnego programu operacyjnego na dozbrojenie terenów przemysłowych. Pamiętajmy, że po Stominu mamy jeszcze wolne działki właścicieli, którzy nie są z Grudziądza, chcieliby się terenu pozbyć. Ale tam jak się kogokolwiek zaprowadzi, no to nie ma jak dojechać. A teren jest uzbrojony zarówno w sieć teletechniczną, tak, energetyczną, kanalizację sanitarną, wodociągową, bardzo prosto wody deszczowe odprowadzić do Dowo Hermana, który idzie w ciągu ulicy Rapackiego, natomiast no, nie ma tam jak dojechać. Stąd też budowanie jakby Rapackiego. W kolejnych latach przewidujemy oczywiście dokumentację Rapackiego, przy czym zaznaczam, że na części ulicy Rapackiego już mamy dokumentację, bo planowaliśmy kiedyś drugi etap modernizacji sieci tramwajowej i zrobienie tej pętli dla tramwaju nr 1 w oparciu o ulicę Rapackiego, Królewską, Dworcową i Fosza. Na to dokumentację mamy pozwolenie na budowę i chcielibyśmy to realizować w oparciu o nowy, to co choćby pan radny Marek Czepek mówił, chciałby też posłuchać, nowy projekt jakiś unijny, bo jak państwo pewnie już niektóre media o tym pisały, bodajże nowości ostatnio, Zarząd Województwa planuje drugi etap BitCity, czyli Bydgoszcz i Toruń projektu ich komunikacyjnego, gdzie jedną z odnóg ma się kończyć w Grudziądzu na stacji PKP. Zarząd Województwa planuje zmodernizować dworzec PKP wspólnie z PKP, a myśmy zaoferowali, że chcielibyśmy zrobić duży węzeł przesiadkowy, zmodernizować te ulice,
ponieważ ciągiem Rapackiego, Królewskiej, Dworcowej praktycznie wszystkie linie autobusowe idące do centrum przechodzą. Jeżeli w to wprowadzimy tramwaj, skomunikujemy to z PKS-em, z PKP, jak i też z liniami podmiejskimi, które przez godzinę przechodzą i tymi międzynarodowymi, to będzie mieli fajny węzeł komunikacyjny w tym otoczeniu, ale to też jest jakby fragment ulicy Rapackiego. I oczywiście to, co pan radny wielokrotnie mówił, odpowiadałem, ciąg dworcowy w pobocznicach kolejowych, na pewno tego typu projekt jest w mieście potrzebny. Pytanie jeszcze, z czego go sfinansować, natomiast gdzieś w planach, zarówno w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, jak i w planach miejscowych, on figuruje. Tam jest miejsce potencjalne na nową drogę. Jeżeli chodzi do mikrobusów, aby doprowadzały ruch pasażerów, potem pasażerów do tutaj ruchu na mieście, nie rozważaliśmy takiego pomysłu. Mieliśmy wprowadzenie dużego pojazdu, ale z uwagi, jak dzisiaj państwo widzicie, na modernizację, na bardzo utrudniony w ogóle wyjazd ze Śródmieścia. No tutaj w godzinach szczytu czasami się nawet 30 minut stoi. Mamy się jeden wylot tylko przez ulicy Kłodowskiej. Stąd też zaniechano tego typu pomysłów, aby tu doprowadzać ruch. Aczkolwiek nie rozważaliśmy mikrobusów. Mikrobusów, być może jest to jakiś nowszy pomysł, na który należałoby się zastanowić. Natomiast jeżeli chodzi o myślaną trasę rowerową, czy tam rowerkarze, czy ruch pieszy, czy ruch rowerowy, ja bym chciał też państwu wszystkim przypomnieć ideę powstania tej całej trasy, że ona jest z działania bodajże 6.1 RPO finansowana przede wszystkim na uatrakcyjnienie i dostęp do terenów przyrodniczo chronionych. Czyli ideą jest jakby ekspozycja, czy to nasze Natury 2000, czy też pomników przyrody w lesie garnizonowym, czy też nietoperzy w dziale rodowym, tak? Główna idea jest, aby tam móc spacerować tam WTR, może nie będzie to typowa ścieżka rowerowa w rozumieniu rowerzystów, tak? Sądzę, że tam będą wszystkie te typy wymienione przez pana radnego dopuszczone. Bo tak też ma być. Stąd też w samej, wzdłuż tej całej ścieżki również miejsca widokowe i miejsca postojowe z ławeczkami, z miejscem, gdzie można sobie odpocząć i podziwiać właśnie te elementy przyrodnicze. Dziękuję bardzo. Spotykamy się godzina 13.15. Zarządu Dróg Miejskich za pomoc w realizowaniu te zabezpieczenia i dzięki temu bardzo jeszcze raz dziękuję w imieniu tych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Pan radny Nowak. Ja też mam nadzieję, że na następnej sesji będę mógł podziękować zarządowi dróg. No, akurat moje pytania dotyczą spraw związanych z działalnością zarządu. Pierwsze pytanie jest krótkie. W dniu wczorajszym jechałem do Torunia. Ja tam nie znam dokładnie tych terenów Magazynowa i te okolice i jadąc do Torunia patrzyłem na tablicę objazdu i bez problemu wyjechałem. Natomiast z powrotem niestety zabłądziłem, bo w drodze powrotnej już nie ma tych tablic. Nie wiem, może ktoś ukradł w nocy. Ja w każdym razie zabłądziłem, wyjechałem gdzieś indziej i nie znam. Na autostradę nie jechał. Bo mi nie znam. Także bardzo bym prosił sprawdzić. Najprawdopodobniej ich nie ma, bo ja ich szukałem, bo zagubiłem, wróciłem jeszcze raz. Przejechałem, także na pewno ich nie ma. I druga sprawa. To jest taki właściwie problem i bym prosił o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Bardzo często w momencie, kiedy budowane są nowe nawierzchnie dróg w Grudziądzu, powstaje problem studzienek. One się zapadają, często jeszcze wykonawca nie zejdzie z placu robót, a już studzienki są niżej. I teraz technologia naprawy tych studzienek polega na tym, że wycinany jest taki kwadrat, następnie chyba podwyższana jest studzienka i wyrównana do poziomu drogi. Z tym, że za jakiś czas, to jest tam czas no różny, trudno to określić, ponownie ta studzienka się obniża. I moje pytanie, a może najpierw dlaczego akurat to pytanie zadaję. W tej chwili zostało wybudowane, może też jeszcze nie zakończone, rondo na osiedlu lotnisko tam przy Tesco.
Tesco i Biedronka. Najprawdopodobniej tych prac tam jeszcze nie zakończono, a już w międzyczasie podnoszono studzienki. Któregoś dnia tam przejeżdżałem, to wszystkie studzienki, które były w obrębie tego ronda, już były wycięte kwadraty i najprawdopodobniej podnoszone. Moje pytanie jest następujące, ponieważ ja nie jestem inżynierem budownictwa, jestem inżynierem mechanikiem i wiem o tym, że jeżeli coś spalamy, to najczęściej od tego miejsca idzie korozja i to jest takie najsłabsze miejsce. Czy w okresie, kiedy prowadzone są prace lub po odbiorze, te studzienki się zapadają, czy to też nie są, one nie są ogniskiem takiego, że ta droga po prostu wcześniej czy później zostanie uszkodzona. Czyli ingerencja w tą drogę, czyli jednolitą strukturę tego asfaltu, nie powoduje, że to jest też najsłabszy punkt, który wcześniej czy później zostanie uszkodzony. Ja bym prosił, żeby dzisiaj nie odpowiadać na to pytanie, ja bym prosił na piśmie i ewentualnie powołać się na jakieś źródło, z którego można by było dokładnie sobie wyczytać, czy tak, czy nie. Czy osłabia to w naszym znaczeniu tej wytrzymałości drogi, czy też nie osłabia tej drogi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W sesji dotyczącej informacji prezydenta i tam zadałem pytanie o tym bezkolizyjnym przebiegu ścieżek rowerowych. Niestety, w tej specyfikacji znaleźliśmy określenia o wysokości znaków, o sposobie znaków poziomych, pionowych, ale nic nie ma napisanego o bezkolizyjnym przebiegu tej ścieżki ze słupami oświetleniowymi i z przystankami autobusowymi komunikacji miejskiej. Dlatego prosiłbym o wypis z tej specyfikacji, gdzie pan prezydent widział taki zapis. I to jest jedno. Część spraw już w międzyczasie dotyczących moich pytań została wyjaśniona przez kolegów, jak również w rozmowie z panem dyrektorem Murgałą. I pozytywnie jestem zadowolony, ale jedną rzecz obiecałem to kierowcom, którzy się do mnie zwracali. Chodzi o te nowe ronda w tej części miasta, gdzie właśnie wczoraj miał okazję jechać kolega Noga. Kierowcy zwracają uwagę, że szczególnie kierowcy dużych samochodów, tirów, że tak są skonstruowane te wjazdy, że tir nie może wjechać swobodnie bez najechania na krawężniki. I zresztą to widać jadąc tymi drogami, że te krawężniki są pogniatane, poprzeginane. I co się robi w tym kierunku, żeby takich następstw nie było? Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, bardzo proszę o to drugie pytanie ze znakami pana dyrektora Murgały, a w międzyczasie panie radny, pozwolę sobie jednak skorzystać z projektora i wyświetlić panu dokumentację, bo wspominałem, integralną częścią SIWZ-u jest dokumentacja projektowa. Pan radny nie jest w stanie w trakcie trwania sesji otworzyć ją, przeanalizować, ma pan odpowiedni program tutaj i narzędzi, żeby zobaczyć, co tam na tej dokumentacji jest. Ja mam w PDF-ie te rysunki, pan radny to wyświetlę, może będzie łatwiej uwierzyć moim słowom, które wcześniej powiedziałem, że ta ścieżka będzie budowana, nie będzie ingerować, nie będzie używana, nie będzie na nic słupów oświetlenia. Panie dyrektorze, proszę o tych znakach, ja w tym czasie poszukam tą dokumentację. Akurat te ronda są o dość dużej średnicy, więc nie wiem, czemu kierowcy mają problem. Tam problem większy był z rondem przy terminalu, gdzie prosta została rozjeżdżona, ale z krawężnikami nie miałem zgłoszonych problemów, że tam są jakby rozjeżdżane te krawężniki, ale sprawdzimy, a mi się wydaje, że tam nie ma jakiegoś problemu z wielkością jakby promieni łuków.
Jakby były rozjeżdżane, no to by były wszystkie rozjechane i tak naprawdę jak jeden kierowca, no to często się zdarza, że jednemu kierowcy się nie chce skręcać, tak? I może akurat jeden się zdarzy, ale sprawdzimy. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ja mam też kilka pytań i może zacznę od budynków, które należą do NPG-u. Kilku bloków tu przyjadłem z 23 stycznia. W budynkach tych znajdują się schrony i mieszkańcy pytają, dlaczego obciążeni są za ogrzewanie w tych schronach na dole. Doliczają się to do czynszu. Następne pytanie dotyczy barierek w tunelu, który łączy ulicę Łąkową z ulicą Dworcową. Zostały zdemontowane. Nie ma tam szans przejścia kobiet z wózkami, z dziećmi małymi, czy ludzi starszych, schorowanych. Nie ma takich szans, żeby tam się poruszać w tunelu. Zostało jak i od strony Dworcowej, jak i od strony Łąkowej zdemontowane te barierki zostały. I następne pytanie dotyczy też znaków drogowych, informacyjnych. Przed McDonald's mamy obwodnicę, gdzie część kierowców jadąc przez centrum naszego miasta jest kierowana na ulicę Łotka, ulicę Chełmińską w kierunku Torunia. Mamy znak drogowy Toruń w prawą stronę, gdzie wydaje mi się powinno być to po prostu kierowane na ulicę Warszawską w kierunku naszej obwodnicy, tak? Następny ten znak przy Bucie stoi przy Rondzie Bieleckiego, tak samo jest usytuowany znak, to być w prawą stronę. I wszyscy kierowcy nie znający naszego miasta są kierowani też na ulicę Chełmińską. Następne moje pytanie dotyczy, ludzie zgłaszali się, bynajmniej starsi ludzie, o ławeczki przy ulicy Cmentarnej. Mamy tam też przy chodniku, jest kawałek takiej kostki chodnikowej położonej kilkanaście metrów kwadratowych między tymi pawilonami. I myślę, że byłoby wskazane, żeby ze dwie ławeczki tam usytuować dla tych ludzi starszych, chorych, mogliby sobie odpocząć. Bo niektórzy ludzie idąc z autobusu czy do autobusu odpoczywają sobie co jakiś czas, nie mają siły, żeby tam dojść. Chcieli sobie też sobie odpocząć tam. No, dziękuję wszystkim. Panie Prezydencie, temu wyświetlę dokumentację, zarys, mapę. Jakby podstawową ścieżkę rowerową, wskaźnika, prawda? W tym pilocie go nie ma. To może myszką będę pokazał. Tutaj mamy, gdzie pokazuję skrzyżowanie. Tutaj do góry mamy coś Sobieskiego. Jak wspomniałem, jest to objęte już kolejną dokumentacją, nie tym postępowaniem przetargowym. Ale idziemy teraz ścieżką rowerową w kierunku Niszka, osiedla Niszek. Tutaj, jak widzimy, ten żółty fragment. Żółty czy ten niżej? Nie ten żółty, tak? Panie dyrektorze, to jest ścieżka rowerowa, ten wyżej, tak? Zewnętrzna. Musimy na legendę spojrzeć. Nie jest to chodnik, ścieżka jest mieszanki mineralnej, ta wcześniejsza, ta szersza. 2,5 metra. Drzewa są dzisiaj, tak? One na etapie inwestycji są oczywiście do usunięcia. Więc mamy ścieżkę dwukierunkową, 2,5-metrową, proszę zobaczyć, niezależnie od tego mamy chodnik i ta ścieżka już rowerowa idzie, no teraz się przejdziemy. Tutaj mamy, widać stanowisko tramwajowe, w tym miejscu jest pętla na osiedlu rząd. Idziemy dalej sobie tą ścieżką rowerową, ona tu sobie dochodzi do tutaj następnie przechodzi przez ulicę, tutaj to zobacz, radny mówił do osiedla Dębowe z górze, natomiast na dole mamy ulicę Kulewskiego w dół dokładnie, więc mamy te odnogi, to na etapie też konsultacji ze środowiskiem rowerowym, oni wnioskowali, aby same te łuki tutaj były bardziej tak wyprostowane, żeby rowerzysta mógł szybciej, w ogóle chcieliby, żeby ta ścieżka szła prosto przez to skrzyżowanie, ale no niestety służby nasze, odpowiedzialne za bezpieczeństwo, niekoniecznie rekomendują tego typu rozwiązanie. Natomiast na etapie wykonawstwa będziemy chcieli w granicach pasa drogowego te łuki bardziej wyprostować tutaj, dochodząc do granicy, do tych zielonych linii rozgraniczających pas drogowy i dalej tą ścieżką rowerową 2,5-metrową, która idzie sobie, dochodzimy do węzła Konstytucji 3 maja w tym miejscu, tutaj mamy już
I dalej w tym miejscu, jak gdyby ta ścieżka rowerowa wchodzi w istniejącą ścieżkę rowerową wykonaną w ramach tego trzeciego odcinka drugiego etapu trasy średnicowej. Proszę Was. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, gdzie w specyfikacji przetargowej jest zapis o tym, żeby plan był bezkolizyjny, projekt? Nie ma takiego zapisu, nie znalazłem go. Jest tam zapis o wysokości znaków, o sposobie umieszczenia znaków na ścieżce rowerowej, a wymogu takiego w specyfikacji nie znalazłem. Jeżeli Pan Prezydent go znajdzie, to proszę o wydruk. Ale gdzie jest wymóg, że tego typu zapis w ogóle się w jakimkolwiek SIV się znajduje? Panie według mnie powinny się takie zapisy znaleźć, żeby ustrzec się takich przypadków, jak mamy na ulicy Paderewskiego i Warszawskiej, gdzie słupy stoją w ciągu ścieżki rowerowej lub chodnika i gdzie na ulicy Warszawskiej zaraz za rondem ścieżka biegnie, ona jest wyłożona, ale znak jest postawiony, że koniec ścieżki rowerowej, a metr za przystankiem jest dalej. Przecież wystarczyło, gdyby był ten zapis, bo rozmawiałem, ja się na tym nie znam, ale rozmawiałem z projektantami, wystarczyło, żeby ścieżka na przykład tam w tym konkretnym miejscu biegła za przystankiem, a nie przed. I już by było po problemie. I dlatego proszę o rozważenie takiej możliwości, żeby w przyszłych specyfikacjach umieszczać zapis o tym, że o wymóg taki, żeby był brak kolizji. Dziękuję bardzo. I czekam na wypis. Ale jeszcze raz Pana mówię po raz trzeci. Integralną częścią SIS-u jest dokumentacja projektowa. Są rysunki graficzne, na których wszelkie kolizje dla każdego inżyniera, budowlańca, rysunek i dokumentacja projektowa jest podstawą, nie zapis w SIS-ie. To dlaczego są takie błędy, jakie są? To, co na budowie ma być realizowane. Realizowane, panie radny, tak? Pan dyrektor Murgała się zgłasza, być może jego słowa trafi do pana radnego. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Znaczy, panie radny, my takie zapisy jakby naszymi wytycznymi, ale do projektowania, nie do wykonawstwa robót, a do projektowania takie zapisy, jeżeli chodzi o stosowanie wytycznych zatwierdzenia zarządzenia pana prezydenta, stosujemy, ale do projektu. A to jest przetarg na roboty budowlane. Na roboty budowlane, przy przetargu na dokumentację projektową jak najbardziej, ale nie przy robotach, ponieważ jeżeli ten zapis będzie przy przetargu na dokumentację projektową, to już tych kolizji przy przetargu na roboty nie może być, ponieważ projekt już rozwiązuje te kolizje. 4 kwietnia bieżącego roku prezydent Grudziądza podpisał swoją dokumentację, wykonawca realizuje inwestycje. Nie chciałbym tu o konkretnych przykładach mówić, tak? Ale panie prezydencie, ja przepraszam, ja bazuję, skoro jest tak pięknie, to dlaczego występują kolizje? Dziękuję i nie będę na ten temat. No niestety, ja będę, pozwolę sobie. Było związane z ulicą Konstytucji 3 Maja. Na to pytanie starałem się panu jak najlepiej odpowiedzieć, wyświetlając również fragment planszy zbiorczej, która jest fragmentem dokumentacji projektowej. Pan radny mówi o innych przypadkach. Myśmy wielokrotnie na tej sali mówili o różnych uwarunkowań, które występują. Ja nie znam poszczególnego przypadku, o którym pan mówi. Być może nie wchodziło to w granice pasa rozgraniczającego, tak? Bardzo często w środowisku też rowerowym pojawia się w Grudziądzu problem ulicy Paderewskiego. To rzeczywiście, no nie powinna tak wyglądać, tak zostać dopuszczona. Też tłumaczyłem uwarunkowania zewnętrzne, które występują przy różnych modernizacjach naszych dróg. Mam co innego, gdy robimy od podstaw drogę, tak jak w tym przypadku Konstytucji 3 Maja, a co innego idziemy po pozwolenie na budowę, co innego gdy idziemy zgłoszeniem, tak? I modernizujemy w ramach środków remontowych. W przypadku Paderewskiego akurat energetyka wycofała się z kablowania tych słupów. No, zostały one w ścieżce. Tak naprawdę ja też byłem oburzony na choćby pracownik. Nie powinno tam w ogóle być ścieżki. Powinien być szeroki chodnik, a nie ścieżka rowerowa w tym miejscu. Tak? No tak akurat wyszło, jak wyszło. Wszyscy też uczymy się na między innymi też własnych błędach i błędach innych. Tak? No,
20 lat temu 30 nikt o ścieżkach nie myślał, tak nikt ich nie podejrzewał. Bo gdyby wtedy o tym myślano, to dzisiaj byśmy mieli szerokie pasy dla drogi i byłoby bardzo dużo miejsca, żeby to wszystko zbudować. Odpowiadając dalej na pytania, tym razem pana radnego Szyszki. W przypadku MPGN-u i tych schronów, to ja nie znam tego. No, oczywiście odpowiemy panu radnemu pisemnie, w jaki sposób części wspólne dotyczące schronów, czy są wliczane, czy nie są. Trudno mi w tej chwili odpowiedzieć. W przypadku, szanowny panie radny, przejścia na dworcu kolejowym, to ja nie wiem, czy pan tam był, bo podejrzewam, że tam nie był. Tak? Ja, do mnie też takie sygnały dotarły. Ja nawet dzisiaj, panie radny, pozwoliłem sobie tam być. I tutaj może panu zademonstruję kilka zdjęć. To są zdjęcia z godziny 10.05 dzisiejszego dnia. Poręcze jednym, poręcze mamy tak, mamy poręcze. Proszę bardzo, to jest tunel. Nie wiem, gdzie pan radny zauważył, że ich nie ma. Bardzo bym prosił w przyszłości sprawdzać informacje, które docierają. Mam takie informacje od mieszkańców, że od ulicy Łąkowej, także od ulicy Polcowej nie ma poręczy. Ale panie radny, no to samo. Dzisiaj o 10.00. Dzisiaj o 10.00 robimy zdjęcia, tak? Wszędzie, przy każdym zejściu, tu już jest dworzec, tu nad Wodcowym, a tutaj od Łąkowej się cofnę. Proszę bardzo, to jest zejście w ciągu ulicy Łąkowej. No mamy poręcze, mamy zjazdy dla wózków. Więc proszę weryfikować informacje, bo mogą, nie wiem, niektórzy mieszkańcy państwo celowo błąd wprowadzać. Choćby będziemy remontować, więc co do tych łapek będzie. Pan radny Michał Czepek już sugerował, żeby część przeżył gdzieś do Strzemięcin, tak, w okolicy Wisły. Więc myślę, że to jest jak najbardziej możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o znaki, na temat pytania pana radnego dotyczącego znaków w okolicach Mierzynowa. To wynikało też z krajowości dróg, tak? Musimy pamiętać, że my tranzyt musimy puszczać przez drogi przede wszystkim krajowe, wojewódzkie i tak dalej według kategorii. Natomiast tak jak już też mówiłam, ta cała organizacja po nowelizacji przebiegu dróg krajowych, ona się oczywiście zmieni, będzie tak jak tutaj pan radny sugeruje, ale póki co, to dopóki nie mamy z Warszawy ostatecznego zatwierdzenia krajowości trasy średnicowej, to musi tak zostać. Nadgórna do części Jagiellończyka. Pan prezydent mnie odpowiedział, na które mówiłem, że jeżeli jest odpowiedź pozytywna, to nie potrzeba na piśmie. Dotyczyło to ścieżki chodnika u nas na ulicy Legionów od Mieszka Pierwszego i do tego i pan powiedział, że to będzie zrobione w ramach teraz tej przeróbki, jeżeli chodzi o linię tramwajową. Ale konkretnie, jeżeli chodzi o pytania, więc mam kilka pytań. Pierwsze pytanie to jest takie. W budżecie miasta w 2013 roku było planowane gospodarka gruntami, wydatki realizowane przez fundusze europejskie, rewitalizacja i adaptacja nadbrzeży nadwiślańskich. Między innymi kończy się rok, natomiast nie wybudowano slipu. Wiemy, że wiosną, jeżeli będą docierały do nas różne wodne, te nie ma. Tak oceniają mieszkańcy nasze działania. Zamknięte to zostało i co dalej? Pytanie konkretne. Kiedy będzie to zrobione i czy w ogóle będzie zrobione? To jest drugie pytanie. Trzecie pytanie dotyczy szkoły numer 18. Byłem tam, oglądałem bardzo ładnie, załóżmy sala gimnastyczna i tak dalej. To trzeba tylko pochwalić. Natomiast patrząc na osiedle, prawie że wszystkie budynki oprócz przedszkola i szkoły są termomodernizacja wykonana, ocieplane i tak dalej. Kiedy będzie szkoła ocieplana i kiedy będzie resztę wymiana okien na plastikowe? To jest drugie pytanie. Trzecie pytanie dotyczy było? Dwa
wakacje w Grudziądzu. Był taki serial Rodzinka.pl i pytanie konkretne. Czy i ile wydatkowano na promocję miasta Grudziądza w serialu Rodzinka.pl? Czy hotel i ile Hansa w Lwowie również poniosła koszty za reklamę hotelu i parku linowego? Dlaczego, mieszkańcy mnie pytają, dlaczego nie reklamowano naszych solarek, w tym akurat serialu Rodzinka.pl? To by było wszystko. Ja bym prosił, niech pan się nie trudzi, panie prezydencie, odpowiedź na piśmie, to będzie i będę wtedy oceniał, czy ona jest dobra, czy zła, bo tutaj dosyć dużo się mówi w taki czy inny sposób, a to, co jest na piśmie, to jest na piśmie. Dziękuję bardzo. Panie radny, pan jako bardzo wieloletni, doświadczony radny, myślę, że na pewno zna regulamin rady, gdzie jest w przypadku zapytań prezydent udziela odpowiedzi. Nie jest napisane czy pisemnej, czy ustnej. Akurat w ostatnim czasie wybieramy przeważnie odpowiedź ustną, gdyż mamy tutaj bardzo dużo naczelników na sali i taką będę też. Oczywiście sytuacja, gdy mam tą wiedzę, dalej będę podawał sytuację, gdy jej nie mam, trzeba zerknąć jakichś dokumentów źródłowych, jakieś analizy wykonać, wtedy będziemy oczywiście podawać odpowiedzi. Ja, panie prezydencie, już na poprzedniej sesji mówiłem, że... Nie wiem, kiedy będzie. Będą środki finansowe, ktoś tam nada do biznes 200 milionów na rzecz miasta, będziemy budować chodniki wszędzie, lampy wszędzie, oświetlenia, tak. No mamy dzisiaj tyle środków finansowych, ile mamy. Oczywiście potrzeb jest bardzo dużo i staramy się wybierać w pierwszej kolejności te najbardziej potrzebne, ale też i te, gdzie możemy zewnętrzne finansowanie uzyskać. I teraz ustosunkowując się do pana pytania, no kiedy będzie slip? Też wielokrotnie na tej sali o slipie była mowa. Jak państwo wiecie, pierwotnie w dokumentacji tego terenu rewitalizowanego, poprzemysłowego, nie było slipu w ogóle projektowane, tylko był dźwig. Był dźwig, właściwie miejsce na dźwig, który może przyjechać i jak gdyby dają łódkę pływającą zeslipować i spuścić na powierzchnię wody, wtedy dźwig sobie odjeżdża i tak dalej. Następnie pojawił się pomysł, aby zbudować od strony tutaj ulicy Gdyńskiej, od strony południowej całego terenu, taką bramownicę, która by mogła zabierać daną łódź pływającą, przesuwać na basen portowy i ją łagodnie spuszczać na wodę. Natomiast opinia architektów powodowała, że to byłoby bardzo szpecące, tak? Taka konstrukcja stalowa, która mogłaby być nie za bardzo. Stąd też pomysł wybudowania slipu w postaci łagodnego zjazdu do basenu portowego od strony tej właśnie południowej w skarpie samej. Problem jest taki, że tego typu najazd jest szacowany przez tego wykonawcę na około 700 tysięcy do około miliona złotych. I na pytanie pana radnego, kiedy to będzie zrobione, odpowiem wtedy, kiedy będziemy dysponować wolnymi środkami w kwocie co najmniej miliona złotych, żeby coś takiego móc budować. Częściowo w tej chwili sama droga do pomostów pływających, ona będzie łagodna i będzie tam można sobie zjeżdżać. Oczywiście wynajmując też jakiś dźwig. Nie jest problemem z ruchem turystycznym, bo oni nie są stypowani w Grudziądzu, tak? Problemem ze slipem głównie nam zgłaszają wędkarze lokalni, jak i też służby ratunkowe w sytuacji bardzo niskich stanów wody. Wtedy mamy problem, że nie ma jak bezpiecznie dojechać pojazdem do rzeki Wisły. Natomiast koncepcje są, jest pomysł. Pytanie, kiedy, nie odpowiem. I pisemnie też, panie radny, nie odpowiem, bo nie wiem. No, gdybym znał odpowiedź, to pewno może bym panu udzielił tej informacji. Nie wiem. Na pytanie dotyczące kolejne, może ja sobie odpowiem, na temat SP18. Kiedy będzie termomodernizacja szkoły? Systematycznie, jak państwo wiecie, robimy różne szkoły. Tarno oczywiście jak najbardziej też myślę, że doczeka się termomodernizacji, wymiany okien, docieplenia ścian konstrukcyjnych. Natomiast została ta szkoła, jak i też inne nasze
placówki użyteczności publicznej połączone do dużego programu. My w tej chwili w nowym regionalnym programie produkcji naszego województwa, czyli w środkach unijnych, jest bardzo dużo środków przeznaczonych na ochronę powietrza. Ochronę powietrza rozumiemy między innymi przez to, że poprzez termomodernizację, wymianę systemów grzewczych spowoduje to mniejszą emisję CO2 w kotłowni węglowej, jaką jest OPEX na przykład nasz. Czy też wymiana źródeł ciepła. Zbiliśmy te wszystkie nasze potrzeby, które jeszcze w mieście zostały. Powstał duży program. W tej chwili pracę koordynuje Wydział Nadzoru Właścicielskiego nad tym i na pewno będziemy po kolei obiekty różne analizować. W którym roku też nie odpowiem, to jest po prostu jeszcze negocjacje z tym nowym RPO zarządem województwa. Myślę, że w najbliższych 3 latach na pewno będzie zrobione. Jak i też część tych obiektów w tej chwili, choćby jak przedszkole przy ulicy Legionów, jest w tej chwili modernizowane w ramach programu współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Kolejne Pana pytanie dotyczyło wakacji w Grudziądzu i rodzinki.pl. Na to pytanie bardzo bym prosił, aby Pani Naczelnik Radziewicz udzielał informację. No, miesiąc temu jej udzielała, ile to kosztowało na tej sali. No to ten serial, bo tam kapsulanki były planowane na samym początku, więc pytanie, czemu tam nie było sulanek, no jest nietrafione, bo one były tam planowane. Ale odnośnie kosztów, to Lufthansa, bardzo proszę Pani Naczelnik. Ja tylko może coś ciekawego powiem, bo miałem okazję spotkać się z osobami zajmującymi się promocją w Telewizji Polskiej w ostatnim tygodniu. Nasz odcinek Rodzinki.pl, Szanowni Państwo, obejrzało ponad 5 milionów telewizów. To jest bardzo, bardzo dobry wynik. Trochę na nasze szczęście nałożyła się może smutna rzecz, bo ktoś puścił gdzieś plotkę, że Maciej mówi, gdzie on jeszcze występuje. Oczywiście okazało się kompletną plotką i nieprawdą. Dzięki temu ponad 5 milionów widzów w Polsce, dokładnie 5 milionów 100 obejrzało ten odcinek. On jeszcze kilka razy będzie emitowany. Pani Naczelnik. Koszty, które miasto pokryło odnośnie produkcji odcinka w Grudziądzu, to jest 80 tysięcy złotych. Ja przy tej okazji chcę powiedzieć, że koszt produkcji odcinka wyjazdowego, a taki mieliśmy w Grudziądzu, to jest około 400 tysięcy złotych. Także myślę, że koszt, który miasto poniosło w związku z promocją naszego miasta, nie jest duży. No ja chciałam zauważyć, że Hansa Pałac w odcinku nie występowała jako Hansa Pałac Rulewo, tylko jako hotel koło Grudziądza. Oczywiście w ogóle nie było mowy o tym, żeby Hansa pokrywała koszty udziału w tym przedsięwzięciu. Całość kosztów pokrywa gmina miasta Grudziądz. Nie wiem, czy Pan kiedykolwiek był w którymś z tych starych szaletów. Zapewne Pan widział, w jakim one były stanie. Decyzja o ich zamknięciu była podyktowana między innymi, że nie spełniały one takich warunków sanitarnych i higienicznych, które spełniać powinny. Sanepid co roku musiał wydawać specjalną zgodę na to, żeby dalej mogły funkcjonować. Poza tym to, co jest bardzo ważne, to szalety w żaden sposób nie były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Żadna osoba niepełnosprawna nie mogła z nich korzystać. W związku z tym należało ten stan rzeczy zmienić. Mówił Pan, że te szalety są raz sprawne, raz niesprawne. One są zawsze, ten akurat na placu stoczniowym jest zawsze sprawny. Może być ewentualnie przez wandali zdewastowany, a to jest zdecydowana różnica. I być może ci wandale powinni pokrywać koszty tych pampersów, o których Pan powiedział. Mam nadzieję, że uda się poszerzyć liczbę tych szaletów, które będą, jak powiedziałem wcześniej, dostępne także dla osób niepełnosprawnych. Będzie dziwnym trafem, na przykład szalet przy Wiśle nie jest dewastowany, a ten na placu stycznia jakoś sobie wandale upodobali i systematycznie go niszczą. Nie wiem, czemu to robią, jaki mają w tym cel, no ale szkodzą mieszkańcom Grudziądza. To nie prezydent niszczy ten szalet, to nie jakby przeciętni mieszkańcy, którzy chcą z tego korzystać, ale wandale, którzy sobie go upodobali. Ja mam pytanie, czy wiadomo już, jak miasto przygotowuje się do wprowadzenia dużej karty rodziny, to znaczy 3+. Ostatnio na sesji dowiedziałam się, że tak, że myśli się o tym, ale właściwie to ja tak po prostu chciałabym, żeby ta sprawa jednak została przyspieszona, bo wiem, że duża ilość miast w Polsce już to stosuje.
Toruń najbliższy i inne tutaj miasta. A wiem, że to po prostu nie idzie tak z dnia na dzień, że to już się uruchomi i już będzie od razu. Wiem, że to po prostu troszkę trzeba potrwać, muszą jakieś rozmowy być przeprowadzone, czy z MOPR-em, czy z innymi. Więc po prostu chciałabym się zapytać, czy już jakieś rozmowy, czy coś w tym temacie jest już robione. Następne pytanie to mam, właściwie chciałam wrócić do sprawy, gdzie już kiedyś to poruszyłam. I właściwie nie została zupełnie załatwiona sprawa. Jest to po prostu, powtarzają się kłopoty z przejściem na ulicy Piłsudskiego od strony pomnika w kierunku Konterszczyn czy odwrotnie. Po prostu to przejście na pasach jest cały czas zalewane i tak naprawdę, szczerze mówiąc, to do połowy ulicy. Piesi przechodzą poza pasami, ta ulica jest nie w miarę, tylko na pewno ruchliwa. Jest to niebezpieczeństwo dla przechodniów, ponieważ oni się znajdują za pasami, a samochody widząc po prostu nie zwracają uwagi, no ewentualnie na te pasy zwrócą uwagę. Te pasy są zalewane. Wiem, że jak ja to poruszyłam pewnie nawet na początku roku, bo to już było praktycznie po zimie, studzienki były oczyszczane, ale to nic nie dało. Tam jest po prostu za wysoki zrobiony, tak jakby kostka położona i nie ma woda spadu do tej studzienki. Tam wystarczy trzy takie większe, bo to są te większe kostki, obniżyć i już by nie było problemu. I z jednej, i z drugiej strony, a szczególnie od strony tu pomnika. Także bardzo bym prosiła, bo nie jak dalej, jak wczoraj. Trochę deszczu, trochę tamtego śniegu i już były problemy z przejściem. Osobiście sama przychodziłam, też musiałam omijać, bo się po prostu nie dało. Trzeba było wejść w tą wodę, a nie było wcale tak płytko. Także jeszcze raz bardzo proszę. Myślę, że to aż tyle wysiłku i tyle pracy nie kosztuje, a jednak mimo wszystko to jest potrzeba. Jeszcze mam jedną sprawę, taką dosyć miłą, szczególnie dla mnie to było, jak byłam poza Grudziądzem. Kupując gazetę Świat i Ludzie otworzyłam, a w środku znalazł się Grudziądz. Pięknie pokazany, kolorowy, opisany, z obrazkami oczywiście. Co można zwiedzać w Grudziądzu, jak dojechać PKS-em czy PKP. Byłam mile zaskoczona i miałam się tym pochwalić. Dziękuję. Panie prezydencie, proszę końca. Panie radny, dziękuję za niego. Jeśli chodzi o Kartę Dużej Rodziny, oczywiście trwają konsultacje, można powiedzieć, międzywydziałowe, zarówno z pani naczelnik Warty Przybylskiej, z MOPR-em, gdzie te rodziny są identyfikowane, liczone, ale też bardzo dużą pracę wykonała pani naczelnik Teresa Kraczewska, naczelniczka Wydziału Transportu Publicznego, która po pierwsze też jakby przygotowała już nawet pewne wizje, choćby w zakresie transportu publicznego, bo my też za parę miesięcy chcielibyśmy zmienić uchwałę dotyczącą ulg przysługujących pasażerom komunikacji publicznej, między innymi też na wniosek pani radnej, aby zmniejszyć obowiązek tych bezpłatnych przyjazdów dla choćby honorowych rolników, tam do tych 18 litrów. Krwi oddanej. To też będzie jakby wspólnie w jednym pakiecie cały system zmian dotyczących ulg. I tutaj też prezydent polecił, aby przyjrzeć się właśnie sprawie karty miejskiej. Chcielibyśmy też tą kartę, jeżeli już ją wprowadzić, to w miarę profesjonalnie, aby też oprzeć się na jakimś nośniku magnetycznym, żeby ona miała też formę jakiejś karty plastikowej, tak? I w systemie te rodziny gdzieś sobie tam krążyły, żeby to nie było. Nie ograniczało się tylko do transportu publicznego, ale też czy to wejść do muzeów, do teatrów, tak, no, do różnej imprezy masowej, które tutaj w Grudziądzu się odbywają, czy też choćby zniżek na przykład na własnych szkołach, tak, bo to wszystko trzeba z sobą połączyć i takie prace są prowadzone. Ja też mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu, jestem umówiony z firmami, które tego typu wdrożenia już w kraju zrobiły, chciałbym. Wybieram się też, nie wiem czy naprawdę wyróżniam na pewno w styczniu, do miast, które tego typu wdrożenia już dokonały i chcemy to po prostu zobaczyć. Jeżeli chodzi o zalewanie ulicy Piłsudskiego, bardzo proszę Zarząd Dróg Miejskich o informację. Pisemnie? Tak. Czy zrobimy to po prostu? Czyli no będzie w protokole sesji, tak? Jest deklaracja, będzie to zrobione, pani radna, te trzy.
Wszyscy słyszą, jest zapisane w protokole, będzie, tak? Jest nagrane w tej chwili. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie. Szanowna Rado, panowie prezydenci, jako radna opozycji, która jest w dużym stopniu bezradna, no z racji tej pewno, że jesteśmy po prostu mniejszością i zresztą świadczą o tym mieszkańcy, którzy wobec braku efektów moich próśb i jestem wyrazicielem próśb mieszkańców, zwrócili się do pana Rzeczkowskiego. Chciałam zapytać, czy pana prezydenta, czy planowane jest spotkanie w Owczarkach? Mieszkańcy bardzo serdecznie o to proszą, żeby odbyło się spotkanie z panem prezydentem, bo może taka bezpośrednia rozmowa bardziej przybliży i no, zdecyduje o jakichś działaniach na korzyść zaniedbanego ciągle osiedla. Dziękuję. Panie prezydencie. Prezydent nie planuje w najbliższym czasie spotkania z mieszkańcami osiedla Owczarki. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy z Państwa jeszcze ma pytania? Pani... Ale może nie aż bardzo dużo, ale sporo uwag do mnie dociera, że strażnicy nie reagują na prośby mieszkańców w bezpośrednim kontakcie, chociażby na ulicy Kwiatowej 6-8, gdzie jest, są posesje prywatne. W momencie, kiedy była jeszcze jesień i było bardzo dużo liści, zresztą do dzisiaj jest tam straszny bałagan, i na prośbę mieszkańca chociażby, a takich przykładów można mnożyć, Straż Miejska reaguje w taki sposób, że to nie jest w ich kompetencji, a egzekwowanie porządku od prywatnych posesji i też chociażby z ulicy Kopernika, gdzie na miejscach niepełnosprawnych stoją samochody po 8, po 10 godzin, a Straż Miejska podobno nie reaguje. Ale może tylko te dwa przykłady, bo takich różnych uwag negatywnych na temat pracy Straży Miejskiej indywidualnych jest więcej, a ja z góry zaznaczam, że nie jestem przeciwko likwidacji Straży Miejskiej, tylko usprawniania jej pracy. Do chodnika też najbardziej tak, bo to właściwie ruchomości przybywających do na przykład pasa drogowego jest odpowiedzialny za choćby odświeżenie chodnika, czy też za porządek, to w tym zakresie tak, ale żeby wchodzić od podwórka, mamy więcej tego typu sytuacji, choćby z Legionów. Też mieszkańcy do mnie przychodzą, do czego strasznie ingeruję, bo tam sąsiad z sąsiadem nie może się dogadać w środku, tak? No to nie jest kompetencja Straży Miejskiej, oni układy międzysąsiedzkie i spory no nie będą uczestniczyć, zresztą nie mają tego obowiązku, bo gdyby wchodzili, no to wtedy ten ktoś poszkodowany, czy też no mógłby z kolei ich oskarżyć, tak, że łamią swoje kompetencje i naruszają w tym zakresie prawo. Natomiast jeżeli chodzi o osiedle Kopernika, to jeżeli dana osoba no, ma uprawnienia, no to Straż Miejska też no, nie może nic jej zrobić. No, ma uprawnienie wydane, więc może stać 8, 10, a nawet 50 godzin tak długo jak może. To jest też problem. Bardzo dobrze pani radna go poruszyła, bo też chcielibyśmy, rozmawiali parę dni temu z panią dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, która proponuje próbne rozwiązanie, bo dotyczy to w ogóle osób niepełnosprawnych, bardzo długo parkujących, aby na próbę na kilku miejscach, na kopertach osób niepełnosprawnych spróbować ograniczyć czas jakby postoju, czas zatrzymania do 3 godzin. Czyli do 3 godzin wtedy można będzie zobaczyć osoby, które będzie większa dotacja na tych samych miejscach dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście jest to na próbę, musi zaakceptować to Komisja Inżynierii Ruchu w mieście, chyba pojutrze na ten temat będzie dyskusja. Być może tego typu rozwiązania poskupią tym, że będzie większa dotacja na tych kopertach. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze zapytania Państwu? Dotyczące, panie prezydencie, ja bym miał prośbę, żeby po opadach deszczu przyżyć ścieżkę rowerową na ulicy Chomińskiej na wysokości ulicy Zachodniej. Tam jest przy przystanku tramwajowym takie małe obniżenie i po opadach deszczu wody z całej ulicy Zachodniej spływają właśnie w to jedno miejsce, takie jest znacząco obniżone. Więc ta woda stoi i nie da się ani przejść, ani przejechać rowerem. Jakby można było tam poprawić coś, żeby właśnie poprawić odpływ tej wody.
Proszę bardzo, panie prezydencie. Niedawno dokładnie w miniony poniedziałek poleciłem do Żydowie. Wiosnę na rowerzystę obserwowałem, kto tam jest, ale inne ścieżki rowerowe. Będzie to, mam nadzieję, w najbliższym czasie poprawione. Tam niektórych miejsc zapiście zalegają z tej części, jak gdyby tej wspólnej przy ulicy Zachodniej, a rzeczywiście na wysokości sklepu urzędniczego duży napływ mamy wody, tak, z góry i trzeba będzie rozwiązanie jakieś wymyśleć, aby to woda nie zalewała ścieżki. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma zapytania? Jeżeli nie, to pozwolę sobie tylko Państwu przypomnieć, zwrócić właściwie uwagę, że w miesiącu grudniu mamy dwie sesje i wyjątkowo planowane sesje są w poniedziałki. W związku z powyższym także komisje Rady będą planowane te wspólne na poniedziałki. Ostatnia komisja, czyli 23 grudnia, wyjątkowo jest godzina 11. Ja wiem, że jesteście Państwo przyzwyczajeni do śród do godzin 16, ale proszę to uwzględnić w swoim kalendarzu, że jest to specyficzna sytuacja. Musimy dwie sesje zaliczyć w grudniu, uchwalenie budżetu i także oczywiście prace nad budżetem też Państwu przypominam, też są procedury. 17 nic nie mamy, 17 mamy 16